Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu szkoleń, a w nim pokażę Wam materiał z pierwszego szkolenia No Dread. Zapraszam. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj materiał z pierwszego szkolenia poświęconego No Dread. Były już takie dwa, ale no mam trochę opóźnień w publikowaniu filmów, więc dopiero dzisiaj publikuję ten materiał z pierwszego szkolenia No Dread. Było naprawdę bardzo ciekawie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom. Było dużo No Dreada, ale nie tylko, więc mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Nie ma co przeciągać gadaniem, zapraszam do materiału. Dobra, słuchajcie, w odróżnieniu od szkolenia z tego dla początkujących, nie będę robił żadnej jakiejś prezentacji, nie będę robił jakiegoś nie wiadomo jakiego wstępu. Szkolenie ma dotyczyć No Dreada, więc po prostu, że tak powiem, zacznijmy od No Dreada i od pytań, jakie macie, ewentualnie, nie wiem, jeżeli coś chcecie, żebym mi pokazał, to mówcie, no generalnie oddaję Wam głos, a ja tu jestem tylko po to, żeby spróbować odpowiedzieć na Wasze pytania. Więc startujemy. Chodzi mi o coś takiego, na przykład mam dwójkę dzieci. Ja muszę im regularnie przypominać o myciu ząbków. No i powiedzmy, że nie wiem, tam o godzinie 20, żeby myli. No i w tej chwili mam tak zrobione, że mam dwa przyciski bolany zrobione. Dziecko 1, dziecko 2. I kiedy oni nacisną, no to nie ma komunikatu, proszę umyć ząbki. Ale jeżeli nie nacisną, tak, no to jest komunikat, proszę umyć ząbki. I tak próbowałem zrobić, żeby jeżeli jedno z nich naciśnie, no to żeby mówiło, żeby drugie umyło, tak? I odwrotnie tak samo. No i tu się pojawiał problem, bo to nie za mocno działało. Jak coś takiego zrobić, żeby było, no warunek taki jakby na dwoje dzieci, jak oboje mają nie wciśnięte, czyli mówi, żeby, że proszę umyć ząbki. Jeżeli jedno naciśnie, to żeby mówiło, że te drugie proszę umyć ząbki, no i odwrotnie. A jeżeli oboje mają wciśnięte, to nic nie mówi z głowy. To może ja się wtrącę, bo ja robiłem podobne coś z powiadomieniami akurat, tylko że ja robiłem odnośnie karmienia ryb i tak zacząłem kombinować, bo ja jeśli nie mam powiadomienia, to potrafię zapomnieć kompletnie o tym. Ja mam to samo, ale to do rybek zrobiłem, ale to mam tylko jedną zmienną, to znaczy jedna, to rybki. A tu mam znaczy zrobiłem sobie to na zasadzie właśnie tak jak Artur pokazywał ostatnio, był ten film odnośnie, jak to się mówi, tych powiadomień z akcją, dlatego tak piliłem na forum, żeby te powiadomienia z akcją w No Dreadzie się pojawiły, bo i jak nie miałem potwierdzenia w telefonie, to wiecie, potem to no przychodziło powiadomienie jedno i się zapominało potem, co dalej zrobić. To znaczy, wiesz, bo ja tutaj chciałbym to bo mam wyświetlacze w pokoju, nie? No i chciałbym po prostu, żeby dzieciaki sobie na tych wyświetlaczach tam naciskały bez udziału tylko telefonu. Czekaj, bo zróbmy tak, żebym ja to dobrze zrozumiał. Mamy dwa jakieś przyciski u ciebie na wyświetlaczach, tak? Tak jest. To dziecko jest... jeden, dziecko dwa. Jeden, dwa. Dziecko jeden. Dziecko dwa, tak? Tak jest. Teraz to ma działać niezależnie dla każdego z dzieci, tak? Niezależnie, to znaczy jeżeli przycisk jest włączony, no właśnie nie wiem, czy uda tutaj na tych zrobić, bo jeżeli przycisk jest włączony, tak, no to omija mi to dziecko, bo dziecko umyło ząbki, nacisnęło przycisk. Jeżeli dziecko nie umyło ząbków, to nie nacisnęło przycisku. Wydaje mi się na początku proste, zrobiłem, ale jeżeli dziecko... Bo ty o stałej porze uruchamiasz ten proces, o 20, nie, za każdym razem. Porzuć o 20. Załóżmy, że uruchamiasz, no, czy to 20, to inne, generalnie tak o stałej porze uruchamiasz. O stałej porze. Tak? No, dobra, no, czyli tutaj masz po prostu wyzwalasz, tak? Tutaj masz na przykład tam, nie wiem, godzinę, stały interwał i godzinę, tak, kiedy to tak odpalasz. Czyli tutaj nie ma dziecka,
Polska w sensie takim, tylko to jest po prostu nasz start. I teraz sprawdzasz, rozumiem, czy... Stan przycisków. Tak, stan przycisku, czyli masz jakiś current state, tak? Mam dwa, dla dziecka pierwszego i drugiego. Dobra, masz dwa current state nawet, tak? I teraz to, co musisz zrobić... No ale to poczekaj, to jeżeli tu damy... Czegoś chyba nie rozumiem. Jeżeli tu damy na przykład off, wychodzi... Nie, on. On, tak. Załóżmy, że damy on, tak? I tutaj też załóżmy, że damy on. Wprawda jeszcze nie mam tu entity żadnej, ale to zaraz ogarniemy. I teraz... Jeżeli jest on... No właśnie, tu się zaraz zaczną problemy. Nie, nie zaczną się problemy, bo rozumiem, że chodzi o powiadomienie. Czyli tak, idzie chciałbym trzy rodzaje powiadomień. Czyli jedno. Jest off i na jedno off. Na on nie jeżeli, robisz nic. Z nich nie, ale nie, jeden chciał powiadomienie takie, że jeżeli mają nieumyte, to żeby po prostu mówił, że proszę umyć ząbki, tak? Oczywiście te powiadomienia to można od czegoś innego też wykorzystać, nie muszą być to ząbki, ale no u mnie na przypadku ząbków. I teraz jeżeli oboje mają nieumyte, no to mówię pierwsze powiadomienie tam, proszę mieć ząbki. Drugą opcją chciałbym, żeby było to, że jeżeli nacisnąłem przycisk pierwszy, czyli dziecko pierwsze nacisnęło, że umyło, to żeby powiadamiało tylko to drugie, żeby go tam naciskało, tam co 15 minut, żeby umyło. Ale poczekaj, to naciśnięcie to jest... Że umyłem ząbki. To jest umyłem oznaka, że już jest, są umyte. Tak jest. Okej, okay, dobra, czyli... Jeżeli jest off... To znaczy, że nie nacisnąłem, to znaczy, że nie umyłem, mam powiadomienie. No tak, ale w tym momencie idą dwa powiadomienia z przycisku pierwszego i drugiego. A ty chcesz jedno powiadomienie, ale co, łączą jednym tekstem wtedy dwa imiona na przykład, tak? Znaczy, no to nie umyte ząbki i zbanie, oboje wiedzą, że nie umyte, tak? Ale jeżeli jedno umyje, to żeby przypominało tylko drugiemu. I to jest właśnie ten problem, w którym się głowiłem i... No faktycznie dałeś mi za gwochę. No, tak z góry patrząc, to jest nic prostszego, ale potem naprawdę jak się wchodzi w te ustawienia... Dobra, poczekaj, jeszcze raz. Mamy tak, nie umyłem ja jako Artur. No dobra, no to ja najpierw muszę sprawdzić... Czy przycisk jest ciśnięty? To mam, to jest current state, to jest tak. Proste. Natomiast później muszę sobie wprowadzić jakąś informację, żeby wiedzieć. Set. Bo teraz, jeżeli dwójka nie umyje, to chcesz jeden komunikat. To mnie interesuje, czy dwójka nie umyła. Tak, czy mamy trzy rodzaje komunikatów. Nie umyło zęby. Jedno ma umyte i drugie ma umyte, tak? Znaczy... Czyli musimy gdzieś pilnować jakiegoś stanu. No to musimy wprowadzić jakąś pewnie zmienną, którą będziemy sobie manipulować. I to będzie... Zmienna co? Dziecko. I teraz tak, jeżeli ma nieumyte, to dziecko, albo inaczej nawet, nie, dobrze, dziecko jeden. I ustawiamy to na przykład na number 0. To nam oznaczy, że dziecko 1 ma nieumyte. W ten sam sposób oznaczymy sobie, że dziecko 2 ma nieumyte. Czyli 0 nieumyte. 0 jest nieumyte, tak. I teraz wystarczy, że damy warunek. Gdzie będziemy sprawdzać. Dziecko 1 równa się 0. To wtedy sprawdź,
Trochę na razie tak bardzo rozbudowuję, ale to później można będzie sprawdzić. Dziecko 2, jeżeli jest 0. Tylko, że teraz przejdzie, jeżeli dziecko pierwsze nie będzie miało, to przejdzie do drugiego? Poczekaj, to zaraz sobie ogarniemy. Teraz poczekaj, teraz chcę powiadomienia. Dobra, w tej sytuacji, trochę według mnie rozdmuchane, ale czasami warto zrobić rozdmuchany proces i go później skracać, niż od razu kombinować, żeby było mniej. Generalnie w tej sytuacji mamy coś takiego. Proces się uruchamia, odczytujemy stan tych przycisków. Jeżeli żaden przycisk nie jest włączony, to oznaczamy, że dziecko 1 ma nieumyte zęby i dziecko 2 ma nieumyte zęby, tak? Tak. I teraz weryfikujemy to, czy faktycznie oboje mają nieumyte, bo tu tylko pytanie, czy właśnie tutaj to jak gdyby nie jest zrozumiałe samo przez się, ale dobra, generalnie tak. Sprawdzam, czy dziecko 1 ma umyte. Jeżeli ma 0, to idę dalej. Sprawdzam. A jeżeli będzie miało 1? Jeżeli będzie miało 1, to jeszcze na razie nie obsługuję. Aha, okej, okej. Jeżeli to dziecko ma 0, sprawdzam następne dziecko. Jeżeli też ma 0, no to wychodzi, że oboje mają nieumyte. Idzie komunikat nieumyte. Teraz, jeżeli dziecko ma 1, jeżeli dziecko ma 1, to sprawdzam znowu dziecko drugie. Jeżeli dziecko drugie, inaczej, to tu bym zrobił tak, żeby było prościej. Strasznie będzie rozdmuchane, ale na razie tak zróbmy. To wtedy sprawdzam, czy dziecko 2 też ma 1. Na razie weźmy te prostsze sytuacje, czyli że oboje dzieci jest identycznie, ma identyczny stan, tak? Mamy dwa stany. Tylko że z tego tu nigdy nie może być jedynki. Bo jeżeli ma jedynkę, to pójdzie tędy. Oj, powiem ci, że faktycznie dałeś zagwozdkę, ale ciekawe to jest. No, siedziałem nad tym trochę i no ten trzeci warunek miałem zabijał. Zaraz spróbujemy to ogarnąć. Czyli tak. Tu Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Tutaj damy nieumyte. Umyte, dajemy 1. Umyte, dajemy 1. 0 nie umyte. Dobra. Teraz ma to sens. Dobra, teraz już mamy obsłużone dwa przypadki, gdzie dwoje dzieci ma dokładnie ten sam stan, tak? Teraz trzeba zobaczyć inny przypadek, czyli dziecko 1 ma nieumyte, a dziecko 2 będzie miało umyte. Czyli switch nieumyte, a dziecko 2. Oj, nie tu. A dziecko 2, co ja powiedziałem? Nieumyte, a tu umyte. To wtedy dla takiego wypadku
informacja idzie tylko i wyłącznie o dziecku 1. A teraz kolejny przypadek, gdy dziecko 1 ma umyte, a dziecko 2 ma nieumyte. 0. Wtedy będzie powiadomienie tylko o dziecku 2. Wydaje mi się, że właśnie obsłużyłem wszystkie przypadki. Sprawdza no dobra, bo trochę na szybko, ale... Znaczy to pewnie, to na 99% można uprościć, bo pewnie by można było machnąć funkcję, która by to ogarnęła bez tych wszystkich 50 nodów, ale chodzi na razie jak gdyby o samą logikę. Prześledźmy, dobra, Artur, nie skasuj tego, co? Później ja się odezwę, to bym poprosił ten... Dobrze, natomiast dobra. Wiesz co, ja jeszcze tak wspólnie przemyślmy, czy faktycznie przewidziałem wszystkie sytuacje. Generalnie proces się uruchamia na przykład o godzinie 20, tak? Tak. Weryfikowane są dwa przyciski, bo jeszcze żeśmy się trochę nie zastanowili, a zaraz zobaczymy. Weryfikowane są dwa przyciski. Załóżmy, że ten nie jest włączony, to idzie tutaj i co, tutaj mamy 0, więc weryfikujemy i stąd również mamy 0, tak? Więc weryfikujemy ten przypadek dla pierwszego dziecka, wyjdzie tędy, sprawdzi te dwa przypadki. Tylko i wyłącznie te dwie rzeczy zostaną sprawdzone. Tu trochę zamienię, będzie czytelniejsze. Czyli tylko te dwie, dziecko dwa, dziecko dwa nieumyte zęby, a tutaj dziecko 2 umyte. Tu jest dziecko 1. No więc mamy sytuację taką, gdzie dziecko 1 ma albo umyte, albo nieumyte i porównujemy do dziecka 2 każdy stan dziecka pierwszego. Wydaje mi się, że to chyba wyczerpuje wszystkie przypadki. No okej. Okay. Wsadzę to u siebie na żywy organizm. Zobaczymy, czy będzie działać. Dobra. Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że tak. No, nie wiem, chyba, że wam coś przychodzi do głowy, że mogłem zapomnieć. No. Nie, no, wiesz, tak z bardziej logicznej strony, a co jak dziecko nie kliknie tego przycisku, to i tak nie wiesz, czy ono ją... Nie, ja to mam tak zrobione, że za 15 minut jeszcze raz przechodzi cały czas proces i powtarza to. Czyli w którymś momencie musi nacisnąć, żeby mieć spokój. No chyba, że nie ma go w domu, tak? To wtedy no, rozumiem. Nie uruchamia to. No dobra, wiesz co, nie wiem, tak wiesz, nie chcę teraz nie wiadomo ile analizować, czy gdzieś... Jasne, dobra, dziękuję. Wydaje mi się, że to jest ogarnięte. Oczywiście, jeżeli by się okazało, że czegoś nie przemyślałem, to daj mi znać, będę poprawiał. Może sam dojdę do czegoś. To się na pewno da uprościć. Znaczy to, co ja teraz zrobiłem, to jest takie dosyć, wiesz, chałupnicza robota i to się da na pewno uprościć. Ma działać. Ale bym potrzebował trochę więcej czasu, wiesz, bo tu pewnie funkcję jakąś bym można było spróbować machnąć, by to ogarnął człowiek, nie? I nie trzeba by było takiej... Jeżeli w tej formie będzie działać, to będzie działać. Dobra, spoko. Dobra, dziękuję. To, żeby nie zniknęło. Kto następny? Dobra, to ja mam pytanie. Jak w powiadomieniu albo w ogóle w treści dowolnego komunikatu wrzucić jego faktyczną datę wystąpienia? Temat jest taki, że mam jakby czujki ruchu na ogrodzie i jak ona wykrywa ruch, to wysyłane jest powiadomienie, ale telefon usypia się w nocy i tam jakby łączy się z netem pewnie co godzinę albo dwie i tak naprawdę faktycznego wystąpienia danego eventu wykrycia ruchu nie podaje w powiadomieniu, nie? Czyli chciałbym jakby w tekście zawrzeć dokładnego timestampa tego.
Jest jakaś funkcja, bo ty to chyba robiłeś na... Ale poczekaj, żebym ja zrozumiał. Ty chcesz mieć timestampa wywołania procesu, czy timestampa z ruchu? Timestampa w treści, nawet może być ten, bo ja odpytuję czujkę, czujkę jak zmieni jakby stan na wykryto ruch, to wysyła się od razu powiadomienie, nie? W jakichś tam godzinach oczywiście, które jakby obserwowane są przez nodę. No dobra, to poczekaj, ale... Ja to robię taką, tak składam mniej więcej wiadomość, jak to tam kiedyś na jakimś filmie pokazywałem, czy tam message wiadomość, title, message type i return, nie? I w momencie, jak ona się składa, ta wiadomość, nie wiem, jaka jest funkcja po prostu w tym JavaScriptie, czy w czym to jest, która jakby pokaże mi, odłoży mi, no właśnie, current date, nie? Albo current timestamp, coś takiego. No to masz date, polecenie, po prostu. Bo czekaj, bo nie wiem, jak w kalendarzu mam coś gotowego, zaraz zobaczę, jak nie mam, to... Tu mam czas do wydarzenia. To jest tylko switch, tu jest funkcja. No i tu masz... Jeżeli sobie założysz zmienną w stylu new date, to będziesz miał aktualny, dokładny czas, tak? Tu mam w kalendarzu właśnie zmienną var czas aktualny i pod nią podstawiam dokładnie aktualny czas. Nie wiem, co ciebie interesuje, w sensie jak dokładny ma być ten timestamp, ale ten timestamp da ci datę, godzinę, sekundy i tym podobne rzeczy. Możesz go ograniczyć do konkretnych wartości, tak? Okej, dobra, no to fajnie. Nie wiedziałem, że taka funkcja jest, bo nie zajmuję się w ogóle programowaniem. Nie, no to masz to u mnie na filmie tam dotyczących kalendarzy jest, że dajesz, tworzysz sobie nową zmienną poprzez var, tak, czas aktualny, na przykład tak jak u mnie, dajesz, podstawiasz jako, wywołujesz funkcję new date, i wtedy będziesz miał idealnego timestampa, tak? Dobra, tam są zwykłe nawiasy, nie jakieś takie... Tak, tak, to są zwykłe nawiasy, ja to mogę ci wkleić na czacie. Dobra, dzięki. Proszę. To przy okazji jeszcze jedno szybkie pytanie. Czy nodem catch obsłużę jakby moment, w którym światło jakby zostaje wyłączone od zasilania. Albo może nie moment wyłączenia światła, tylko moment, w którym ja na przykład coś chcę, bo tam nie wiem, do końca, czy tam jakimś MQTT zrobić z tym światłem i dostaję problem, i dostaję błąd, że po prostu jakby to światło się nie zapala, bo jest wyłączone. Czy catch wystarczy do tego, czy muszę, nie wiem, sprawdzać coś innego? Poczekaj, wiesz co, nie do końca wyłapałem chyba, co chcesz osiągnąć i w jaki sposób. Dajmy na to, że chcę sprawdzić, czy dane światło jest w danej chwili dostępne. Żarówka. No i ale w sensie może... jej stan, czy co? Bo ta żarówka jest, rozumiem co, encją w home asystencie, tak? Tak, ona jest encją w home asystencie, ale jest to żarówka, która jest na zwykłym gniazdku podłączona. Nie, Można nie mieć po prostu zasilania. Dokładnie, może nie mieć zasilania. Czyli chciałbym wyłapać jakby błąd z próbą jej zapalenia, czy tam w ogóle zmiany stanu, nie? No to proste, bo pamiętaj, że ta encja ma status unavailable. Okej. Więc wystarczy, że wyłapiesz ten stan. No dobra, w sumie racja. A ja mam właśnie takie pytanie a propos tego unavailable. Czy tak samo można wyłapać urządzenia końcowe na Zigbee? Chodzi mi tutaj konkretnie o czujkę ruchu, która też czasami przechodzi mi w taki stan, nie wiem, może się tam łączyć z jakimś innym routerem albo coś. I jest to widoczne w historii tej NC w Home Assistancie. Zastanawiam się, czy można w ten sposób tak samo oczywiście zadziałać. Czyli pamiętajcie, że każda zmiana stanu NC będzie wyłapana przez Node-RED-a.
No ale to powiedz mi taką rzecz, bo teraz tak, mamy właśnie tak tutaj chociażby masz takie to sprawdzanie stanu, czy też właśnie ten powiedzmy event state, o konkretnie ten node, bo on jakby od niego się może coś zaczynać, prawda? Więc żeby jakby nie sprawdzać tam co chwilę i tak dalej. No nie, no to bierzesz to, właśnie ten event state i reagujesz na unknown, tak? A, w ten sposób. No tak, tylko jeżeli cię interesuje tylko i wyłącznie tam, nie wiem, unknown albo unavailable, to możesz sobie ten stan dać już tutaj odfiltrować, tak, z danej entity. Dobrze. Ale jeżeli ciebie interesuje wiele stanów, no to tutaj wtedy podajesz puste pole, tak, czyli interesują cię wszystkie stany, natomiast zanim dajesz switcha, pamiętajcie, że ten stan z tej entity trafi do message payload, tak? Więc przeszukujecie message payload i tu dajecie unavailable, dajecie tam, nie wiem, cokolwiek innego, inne, czy tam jeszcze coś innego. I w ten sposób macie wyjścia i sobie robicie, co tam chcecie na każdy stan, tak? Dobrze, Arturze, to teraz jeszcze pytanie w takim razie, bo tych czujek mam w domu kilkanaście, tak? I teraz czy jest taka opcja, i one się wszystkie zaczynają od motion tak naprawdę, te encje. Teraz jest moje pytanie, no znaczy to w sumie ta czujka ma tam kilka tych encji, no ale załóżmy ten motion occupancy, no to jest dla każdej czujki encja taka dostępna. Czy jest możliwość taka, żeby właśnie sprawdzać wszystkie czujki, że tak powiem, naraz i w momencie, kiedy któraś to zgłosi, jakby wychwycić, która zgłosiła i otrzymać powiadomienie. Tak, poczekaj, trochę tak przyciągnąłem, bo myślę. Tak, dlatego, że tutaj nie można podawać kilku po przecinku, bo właśnie to teraz sprawdziłem, ale tutaj nie można kilka po przecinku. Natomiast tutaj jest możliwość, ja już dawno tego nie robiłem, ale tu możesz użyć regexa albo substringa, więc w teorii możesz użyć motion i tyle, tak? I to rzeczywiście. I wydaje mi się, że to może zadziałać, jeszcze można się upewnić, co robi. Już dawno tego nie robiłem, a trochę się rzeczy pozmieniało. Czekaj, próbuję gdzieś tu znaleźć, gdzie jest, jest. No tak, no bo może być wycinek, tak? Może być i to się tyczy do filtrowania Entity ID, więc w teorii to już powinno zadziałać. Oprócz tego masz jeszcze trigger state, on ma trochę więcej możliwości, ale tu akurat na poziomie nazwy entity jest to samo, jedyne co to u niego możesz sięgnąć jeszcze do atrybutów, ale to nie, no to ja bym to spróbował zrobić w ten sposób, że dajesz tego event state'a i zamiast exact to dajesz tam, nie wiem, substring na przykład, dajesz motion, tak? Jasne, tylko teraz powiedz mi, okej, bo przepraszam, też tego nie robiłem, czy w takim razie, nie wiem, teraz jakby filtrując to dalej, czy otrzymam informację, która encja właśnie... Wydaje mi się, że tak, właśnie chcę to sprawdzić, wiesz, tylko chcę coś wybrać, co u mnie jest. Na czym by to można było przetestować? Co ja mogę zmienić na dwóch urządzeniach? Załóżmy, że co ja tam mam? Czekajcie, bo to nie jest takie proste nagle, kurde, znaleźć dwa urządzenia. Okna? Ewentualnie, ale dwa okna otworzyć na szybko? A, wiesz co, poczekaj, bo zrobiłem jedną rzecz i się dziwię, dlaczego straciłem połączenie z serwerem. Już momencik, muszę nacisnąć magiczny guzik. Dawaj. Zaraz na czymś przećwiczymy. Wprowadzimy sobie nawet tam, nie wiem, dwóch pomocników, w razie czego mam tutaj ten testowy.
i zaraz sobie tu ogarniemy. Dodamy na przykład to konfiguracja pomocnicy. Naciśniemy, nadamy nazwę co? Test. Myślnik 1. Utwórz. Dodaj przełącznik test myślnik 2. Utwórz. Mamy 2. Wystawimy je sobie. Test. Nie to chciałem. Test. Test. Dobra, mamy 2, tak? Ok. Teraz przejdźmy do Node-RED-a tego testowego. Tu zrobimy, tylko że na razie nie będę miał tych encji, bo ci, co byli na szkoleniu, wiedzą, że trzeba uruchomić ponownie Node-RED-a, a nie całego Home Assistanta, zwłaszcza, że to i tak nic nie da. No dawaj. Odnoś. Ktoś tam piłuje? A ja czyszczę. Od razu srebra czyścisz przy okazji. Słuszne podejście. Nie marnuje się czasu. Dokładnie to. Dobra. Dajemy sobie event state'a, dajemy sobie debuga. Zmieniamy na complete message object, done. Tutaj dajemy substring, na razie damy exact test. Dobra, 1, done, deploy. I teraz tak, zmieńmy, zobaczmy, czy w ogóle nam ten procesik skomplikowany zadziałał. Pięknie działa, tak, bardzo skomplikowany. No to teraz robimy test. Teraz robimy substring, dajemy done, dajemy deploy, czyścimy tu, dajemy przeglądaj, wyłączymy, poszło, off, nacisnę ten, poszło on. Czyli widać, że ten substring działa, więc w ten sposób możesz łatwo wychwycić wszystkie encje, które tam mają, nie wiem, ten sam jakiś prefiks, czy co, znaczy może nie tyle prefiks, co jakiś tam konkretny łańcuch. Natomiast teraz chcąc dowiedzieć się, jaki to jest, no to zobacz, w topiku masz test 1, a tutaj w topiku masz test 2, tak? Input 2. Okej, super. W ten sposób możesz to wszystko ładnie sobie odróżnić i wyłapać, tak? Mhm. Dzięki. Dobra. Kto następny? To chyba mogę ja. Dawaj. Ja nie mam nic przeciwko, jak coś. To powiem ci tak. Zacząłem się bawić, zrobiłem tą twoją super kukułkę. Przyzwyczaiłem się do niej i dzięki niej chociaż widzę, jak szybko mi czas w ciągu dnia leci. No wiesz co, powiem ci, że to jest zmora. Ja niestety też widzę, jak szybko mi czas leci. Ale mnie to nie cieszy. To jest jedno. Poczytałem dalej na forum i koledzy tam zaczęli kombinować, żeby był powrót. No bo wiesz, mamy ustawione kukułkę na daną set volume, tak? Chodzi mi o to, że dana wartość i głośności. Żeby potem powracał do odpowiedniej głośności sprzed powiadomienia, nie? No. To jest jedno i coś mi nie chce działać, a drugie to kombinowałem z tym, żeby wróciło media, czyli to, co wcześniej na przykład grało. No okej. Okay. To bez problemu mogę zrobić jakby, że radio, to co działało, to da się powrócić, ale już jest problem na przykład ze Spotify'em, którego dosyć często... A wiesz co, może być problem ze Spotify'em. Jest jakiś problem chyba z API i nie chcę z tego wyjść, ale dobra, wróćmy może najpierw do tej głośności, bo wywala mi jakieś głupie... A nie, możesz pokazać swój tak, proces? Tak, jasne, nie ma problemu już. To będzie prostsze niż ja teraz będę odtwarzał. Już wam szukam, tu mam.
Widzicie moją chwilę ekran? się, no właśnie, jeszcze się O, próbuję tu jest, dobra, odnaleźć. już teraz chyba udało mi O, się kliknąć. Tak, jest, widać. widzę. No i tak, tu mam cały zegar z kukułką, tak, zrobione, pobieranie o danych godzinach i w ogóle, włącznie z tym set flow kukułka, lecz wywala mi cały czas ustawienie głośności API error, a tu jest Dobrze. jeszcze prosta rzecz wpisana i on nie chce w ogóle tego kombinować. Oczywiście ten flow już jest po moich modyfikacjach jakiś. No rozumiem, rozumiem, być rozumiem. Może być, że cały pójdzie do kosza i na nowo trzeba będzie wygrać, ale... Nie, znaczy wiesz co, API error to jest ewidentnie, że podajesz jakieś złe wartości, tak? To tak, tylko że wartości daje not function, nie? Który sobie czyta... No nie daje not function właśnie. A co ci będzie, a co Dlatego, daje? Że jeżeli wejdziesz w ustawienia głośności... No... To tutaj masz datę wypełnioną. Wiem, tylko wtedy że... node funkcji nie jest w stanie wstawić swoich wartości. To wiem, właśnie patrzyłem na to i dlatego już zacząłem tu kombinować, bo niestety Dobra. Jak tutaj sobie przydeployuję i tak dalej, to potem znowu mam API error, nawet jak... Dobrze, a pokaż mi teraz ten node funkcji. Poczekajcie, ja sobie podgłoszę na 40% Google Home, puszczę kukułkę, ona sobie tutaj pójdzie odpowiednio. I tutaj tego delaya dodałem, to co było tam na forum, że ten delay pomaga, ale potem po tym delayu jest nadal wywali tutaj API error, chociaż w payload, o widzisz, tu za chwilę jak to przejdzie, to tu też wyrzuci API error znowu i tak się bawię z tym, żeby to zadziałać. Dobra, a pokaż mi tą funkcję. Chodzi... Przed tym wywaleniem głośności, wywołaniem tu głośności. Masz. Flow kukułka i sprawdza, czy jest true. Ale funkcję mi pokaż. Poczekaj, tu reaguję. Ustawiam zapisaną głośność, to mi pokaż. To, zapisuję ją na boku, nie? Nie, 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 ale funkcję. Przed ustawieniem głośności masz nod funkcji. No tak. Tu. O to. O, no, no to mnie... Tu masz volume podłoga. A powiedz mi, czy ten flow get głośność, ty gdzieś to faktycznie ustawiasz? Tą zmienną kontekstową? Pokaż tak, tu ten, jest. Pokaż, ale pokaż mi ten ten pasek, wiesz, narzędziowy prawy wiem, i tam już. Wybierz mi zmienną kontekstową i pokaż, Dobra. Czy jest faktycznie wartość tam na tym takim dysku musi, znaczy to tu takie jest. Talerze. Refresh to the... Dobra, i dajesz refresh na flow. Tam chyba flow ustawiłeś. Daj refresh. Niżej. Niżej. I tu niżej. O, tu. No ale nie masz tu nigdzie głośności. Nie mam faktycznie głośności, nie pobrał. Więc jak nie masz głośności, to nie masz co podstawić pod tą zmienną, więc wysyłasz nic do ustawienia głośności no, i dlatego masz API error. Czyli za bardzo przekombinowałem gdzieś, bo na początku mi gdzieś potrafiło to działać, ale jakby nie za każdym razem. Gdzieś straciłeś ustawienie tej głośności, tak? Nie wiem, gdzie ty zapisuję, pobieram tu. Aktualną głośność, zapisuję ją na boku. Pokaż to, tak. Zapisuję ją na boku. Kukułka i volume level data attributes. I tak samo jest niżej. No dobra, ale z jakiegoś powodu pod kukułka masz nagle true, a nie wartość głośności. Tu mam jeszcze set flow. A no to widzisz, użyłeś dwa razy tej samej zmiennej i zmieniasz jej wartość, nie? Czyli jak to usunę? Nie no, trzeba było, ja nie wiem co to robiło, mogłeś zmienić nazwę zmiennej. Na kuku, zamiast kukułka to głośność. Znaczy tu zostaw sobie, ja nie wiem co to robi na razie, więc nie chcę, żebyś coś usuwał. Masz tam, zapisuję ją na boku po pobraniu tak. Aktualnej głośności. To miało być chyba do czegoś innego, ale dobra, spróbuję to na razie może odpiąć. No dobra, no to jak to odepniesz jedno i drugie, to powinno ci już to zacząć działać. Dobra, sprawdźmy na Google Home, ile mam procent. Dobra, jest 50. On ustawi sobie chyba z tego co pamiętam 35. Odśwież proszę te zmienne flow. Zobaczymy czy kukułka teraz przyjęła. No tak, widzisz, teraz pobrała. Jest wartość głośności. Tak? I tu poszło. Tu ten delay 14-sekundowy. Co no spoko, no zaczekamy. Co było na forum, ale szczerze powiedziawszy to chyba bym go skrócił.
O, i wywaliło. No poczekaj, jeszcze nie wywaliło. Nie, u mnie już wyrzucił. A, okej. Okay. Już nie ma, już nie działa delay. No to gdzie się. A, bo tu ustawiasz teraz true pod kukułka, mój dobry. Tak, tu sprawdza. Coś za często. No, weź odśwież to flow, w tym pasku. No nie, tu nic nie mam już więcej. Ale tam w tym pasku weź sprawdź wartość tej zmiennej flow. Naciśnij odśwież. Klikam odśwież, ona jest tylko zapisana głośność, która była wcześniej, czyli 45. Okej, okay, dobra. I teraz... Gdzieś tu jeszcze, poczekaj, no to... Coś przekombinowałem, widać. Coś no gdzieś tak. Po nocy się siedzi i kombinuje. No poczekaj, no zaraz to znajdziemy. Daj ten... Po tym delayu pokaż mi po jeden i drugi ten, no co, czemu tutaj, ale czemu tu ustawiasz kukułka na true, skoro, a nie, to nie ustawiasz, ty weryfikujesz, czy jest true. Weryfikuję, czy jest. A, no to ten proces nie idzie dalej, no bo kukułka nie jest true, bo ma wartość głośności. Dlatego ten switch nie przepuszcza cię nie dalej przepuszcza. W tej chwili, bo zobacz, że ten API error nie zmienił godziny. On jest cały czas, godzina tam 20. 252, no tak. Wywal ten z tego switcha. Po delayu po prostu pójdź od razu do ustawiam zapisaną głośność. Tak. Dobra, i pójdziemy w ten. Daj deploy. I pójść jeszcze raz. No teraz już powinno być dobrze. Znaczy chyba, że w funkcji jeszcze masz jakiegoś babola, ale tam chyba jak zdążyłem tak rzucić okiem, to chyba jest, było dobrze. Jest delay 14-sekundowy. Mogę go zmienić na jakiś 3-sekundowy, byłoby szybciej. No spoko, wiesz, na razie zaczekamy. Mniej problematyczna rzecz. Poszło, ale nadal jest API error. Ale jest 20.53, czyli dobra, dochodzi. Tak, pokaż 20.53. Mi teraz tą funkcję, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jeszcze może być źle. Tutuje volume level, głośność. Głośność, podstaw, flow, get, głośność. A, no ale głośność, a wartość głośność, masz w kukułce. Nie kukułce. Kukułka czy kukułka? Kukułka. Dobra. Dobra. No i teraz ma to większy sens. Dobra. Dawaj jeszcze raz. Testa. Poszło. Ma 45 volume. Teraz takie werble powinny być. Napięcie rośnie. O. I tadam! Takie powinno być. Działa. No dobra, okej, okay, to teraz tak, ustawiam 20%. A czy mogę tego delaya w ogóle skrócić jakoś? Znaczy, wiesz co, ja nie wiem dlaczego on tutaj jest, bo akurat, no. Znaczy ja wiem po co jest ten delay, ale nie wiem dlaczego w tym miejscu, bo mam wrażenie, że no, już nie chcę wnikać, że tak powiem, no aż tak. Tak. A ja, ale, w ogóle... bo ja tego delaya zalecałem na forum, ale to tak. Wynika z czego innego, że... Home Assistant nie wie, kiedy Google Home kończy odtwarzać komunikat. Tak, tak. To jest ten po to ten delay, nie? Pytanie, jak długie masz komunikaty, to taki powinien być ten delay, nie? Różne. To się, no to, to musisz go dostosować do najdłuższego. No dobra, okej, okay. Ale teraz sprawdzamy, mam 20% ustawione. Powinno pójść. 18, dobra, tu poszło, tu się zapisał, tu jest delay 5 sekund i powinien z powrotem zapuścić. Tak, dobra, powrócił. Super, dzięki Artur. Zakręciłeś się trochę w modyfikowaniu. Tak. Dlatego, słuchajcie, to też jest taka, zobaczcie, dlaczego warto zwrócić uwagę na to, dlaczego mi się udało znaleźć te błędy, a kolega poświęcił trochę więcej czasu i nie znalazł. O. To trochę zajęło. Błagam was. Po pierwsze, korzystajcie z nodów debug, a po drugie, jak używacie zmiennych, to weryfikujcie sobie ich wartości w tym właśnie, nazwijmy to, przyborniku. Bo to wam od razu mówi, co jest nie tak, tak? Widzicie,
na przykład tak jak ja, tak? Zobaczyliśmy kukułka, że ma wartość true, no nijak to nie pasuje do głośności, więc wiadomo, że już tutaj gdzieś był ten błąd, tak? Musicie z tego korzystać, bo Node-RED świetne narzędzia daje właśnie do debugowania i warto z nich korzystać, bo wtedy ten czas potrzebny na rozwiązanie potencjalnych problemów można drastycznie skrócić. A więc no, za to dzięki. Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Dawaj. Tym razem z ruletą, którą mam po lewej, bo to jest problem, kiedy ma się pokój na wschodzie i prosto w twarz rano świeci słońce. No, więc tutaj zacząłem się bawić tak trochę na początku, jak to było na początku naszego spotkania, na okrągło, dużą falą. Mhm. Czyli reagowałem na stan słońca, bo ogólnie zamierzenie jest takie, że jak przekroczy mi ilość światła w pokoju, czujka Xiaomi sobie to wyznaczy tam ilość tych luksów, no to ma mi odpowiednio tam zasłonić na 50, 60, 70% tam żaluzję, tak? Mhm. No i na początku zacząłem kombinować w ten sposób, że no wschód słońca i odpowiedni tam, nie wiem, 15 minut, 30 i tak dalej, ale nie mogłem wyłapać tego momentu. Tu są na przykład takie skoki między godziną a już półtorej godziny. Jest 76 luksów, a potem jest 242. I to już jest takie światło, które wręcz pali po twarzy. I nie jest to przyjemne, więc zrobiłem to w formie, no, jakby cały czas sprawdzania. Tylko że teraz mam taki problem, że jak mam pomiędzy tym sunrise a dziewiątą, jak się chociażby zmieni, nie wiem, o parędziesiąt luksów tutaj pomiędzy tymi moimi zakresami, to roleta zaczyna jeździć, wiecie, 50, 60, 50, 60. Wystarczy, że wstanę z łóżka albo się położę, nie? Jest różnica tam, nie wiem, 50 luksów albo coś takiego. Wiesz co, Artur, sorry, że się wtrącę, ale Artur niedawno robił mi taką prezentację dla oczyszczacza powietrza. Miałem dokładnie ten sam problem. Nie dotyczyło luksów, tylko poziomu tam czystości powietrza. Tak, i tam fajnie pokazał, jak to zrobić, wiesz, i bardzo ładnie mi to działa teraz. Tylko błagam, nie każcie mi zrobić tego drugi raz, bo nie pamiętam. To jak chcesz, to ci puszczę zaraz to by było całego, całe to, co dostałem o tym oczyszczaczu powietrza. Bo ja tu po prostu zacząłem, okrężną drogą zacząłem kombinować. Nie, wiesz co, faktycznie ja sobie przypominam, że coś takiego poczyniłem z tym oczyszczaczem, więc... ale nie pamiętam już, co ja tam zrobiłem, Marcin. Zastanawiałem się jeszcze... O, czego nie zrobiłeś? Jeszcze zrobiliśmy zakres... No u mnie akurat poziomu powietrza, potem z switchami żeśmy go tam odcedzali i potem przed change node i zrobiliśmy flowa ten sam przedział i dzięki temu, dzięki tej, że była zmienna, mogliśmy odczytywać... Faktycznie, już teraz wiem, bo my żeśmy sobie weryfikowali tą zmienną, czy się zmienił przedział, czy nie. Tak. Coś mi się też kojarzy, że chyba, że coś takiego... Wyślij mi no, tutaj na czacie do siebie maila, ja ci zaraz puszczę to. Nie ma problemu, bo jeszcze miałem taki pomysł, żeby sobie użyć rate limit. Znaczy, że po prostu, że dam sobie rate limit pomiędzy tu sprawdzaniem wartości luksów, a ustawieniem zasłonięcia, że tutaj dam sobie rate limit, ale znowu to mi ustawi raz na 50, raz na 60, no raz tak, na 70 no i dopiero będzie da. Spokój. To ci nic nie da, ale faktycznie wydaje mi się, że to, co tam dla ostatnio robiłem, może być lepsiejsze. To jasne. To czemu nie? Zamieść ja... maila, to dostaniesz i... Fajnie, ja w ogóle patrzę, czy ja... Nie, chyba już tego nie mam u siebie. Nie wiem, chyba jakąś powinienem bibliotekę zacząć, kurde, robić z tymi procesami. Flowami. Ja tu mam taki folder i wszystkie te flow, które pobiorę, to żebym miał taki pierwszorzędny backup, zanim zacznę modzić, to tam trzymam te flow, bo się potem okazuje, że tak właśnie jak przy tej kukułce, tam w ogóle już zacząłem kombinować i trzeba wrócić do oryginału. No czasami tak, czasami jest tak prościej. Wiecie co, nie wiem, no to musisz otrzymać już nie ode mnie ten to flow, ale faktycznie tam było tak, że my żeśmy
zmienną sobie zapamiętywali i to nam dawało, że tylko i wyłącznie faktycznie wyjścia z tych przedziałów miały sens. No. I to jeszcze mam jedno pytanie, bo mam tam parę takich procesów, co reagują właśnie na słońce. Jak zrobić, bo niektórzy na grupie, na Home Assistancie, na Facebooku kombinowali, żeby zrobić pół godziny przed zachodem słońca i pół godziny po zachodzie słońca. No to offsetów używasz. No tak, tylko że offsety to widziałem właśnie jak robili to w YAMLO, a jak w Node-RED-zie zrobić przed, no bo jakby tu mam w tym miejscu na modelu... Minus albo plus dajesz 0, na przykład 2.30 ci pół godziny przed, pół godziny po. A, czyli... Realizację mieć podaną właściwą. Dokładnie. Ale wtedy korzystacie z tego state node, czy korzystacie nie, z no bo wtedy, wbudowanego? Jeżeli korzystasz ze state node i dajesz sun, to nie masz już możliwości reagowania na offsety, bo to jest entia home asystenta. Natomiast jak korzystasz z tych nodów Node-RED-a, to sunrise, tam możesz tak? offsety ogarnąć. O ten chodzi. Sunrise. A, tu jest nawet offset. No masz. A, no dobra, okej, okay. Bo ja tak po prostu korzystałem to z funkcji, która generuje home assistant. Pomarańczowym, na tym time range'u i tam kliknij tego time range'a, którego masz na środku. A time range tak, faktycznie, bo no. on nawet... Tak, no i tutaj też możesz dać offset. Natomiast time range nie może być triggerem, nie? Nie może być wyzwalającym. Nie może być triggerem, tak? Chyba, że dać przed time range'a po prostu not inject. Co sekundę, czy co. No, ale to wiesz co, to tak się nie powinno robić, bo to są takie trochę... Proces będzie tam za no, bardzo... No, trochę będzie to tak rzeźbiło jeszcze... niepotrzebnie Node-RED-em, nie? No, chyba jeszcze fajny jest taki not, jak on się nazywał, big Timer, coś takiego. Big Timer, tak, coś to jest taki do instalowania i on ma tam wtedy miliony różnych opcji, tak. No, tam się też fajnie jest jeszcze chyba właśnie, też coś, co się... Light Scheduler jest coś też takiego, on też dosyć popularny jest. No, natomiast ja staram się używać te takie, no nazwijmy to podstawowe. A co na przykład, dużo pytań mam chyba na jeden raz. Nie no spoko, natomiast poczekaj, to wiesz co, to zróbmy tak, że niech ktoś inny najwyżej wrócimy do ciebie jeszcze. Nie ma problemu. Żeby jedna osoba nie przejęła jak gdyby całości, to ten. Listę sobie po prostu zrobiłem, co mam się. Dobra, no to zaraz do ciebie wrócimy. Nie ma problemu, to ja jak to mam zatrzymaj udostępnianie, o. Kto następny? No chyba, że nie będzie chętnych. Nie no panowie, no nie róbcie tak, no błagam. Ja z chęcią sobie coś takiego tutaj wam przedstawię, czekajcie, tylko wam chciałbym udostępnić. Albo nie będę musiał udostępniać. Właśnie a propos czasu i opóźnień. Not, który jeżeli zwykle odpytuje sobie stan danej, nie wiem, chociażby luksów albo czegoś, co się w czasie zmienia. No i w pewnym momencie chcę zapalić sobie tam, nie wiem, światło, ale to nie jest ważne. Po prostu odpytuję stan jakiegoś noda co 60 sekund, jakiś NC co 60 sekund. I włączam na przykład sobie, zmieniam sobie ręcznie stan tego noda, pytali, nie wiem, włączam światło, na przykład zmieniam sobie na włączony ten not. Chciałbym, żeby, konkretnie chodzi o wentylator, chciałbym, żeby ten wentylator pochodził 15 minut. Czyli mam na przykład, nie wiem, Sonofa albo Sonofa zwykłego, którego mogę mierzyć, mogę sprawdzać, jaki jest stan. Odpytuję jakby o jego stan co minutę i raz kliknę przycisk lub telefonem włączę jakby, włącz wentylator, ma chodzić 15 minut. No to masz do takich czasowych opóźnień masz dwa nody, albo delay, albo stop timer. Tylko delay każdą wiadomość albo opóźni każdą wiadomość o zadany czas, albo tam
jest chyba range włącza, rate włącza, ile wiadomości ma wypuścić przez dany czas i zawsze wtedy puści pierwszą wiadomość, nie? Mm-hmm. Właśnie mi te delaye jakby słabo działają. Wiesz co, na razie jeszcze cały czas nie do końca rozumiem problem, natomiast jeszcze masz generalnie stop timer, taki nod. Poczekaj, dobra, udostępnię, tyk. Temat dotyczy kibla, ale nie dlatego, że śmierdzi, tylko dlatego, że jak sobie otworzę, nie wiem, drzwi od kominka, to po prostu smród unosi się na piętro. No i w kibelku mam wentylator. Co ten proces robi? Tutaj mamy sprawdzanie wilgotności w łazience, nie? Co minutę odpytuje. Jeżeli jest większa niż 60%, no to włączamy sobie wentylator, nie? Easy. Jeżeli wilgotność osiągnie mniej niż 60%, czyli tam wait until is note, no to wyłączamy wentylator. Ale w przypadku, gdy wilgotność jest mniejsza niż 60%, czyli zwykle nikt się wtedy nie myje, jest taka naturalna, powiedzmy. Znaczy, to chciałbym sprawdzać, że czy został włączony wentylator. No i robię sobie to właśnie tym nodem, czyli wstrzymałem go. On ma status on. I teraz, jeżeli status jest prawdziwy, prawdą, no to sprawdzam, czy jeszcze wilgotność jest mniejsza niż 60%. Jeżeli jest mniejsze niż 60%, no to taki trigger na 15 minut odpalam. Teraz pokażę wam, co to jest. Jeżeli drugi raz sprawdzam, czy ona jest mniejsza niż 60%, mniejsza równa, no to czekam, aż on jakby zmniejszy tą wilgotność i wyłączy się, nie? Ten nod działa mi dosyć dziwnie. On nie zawsze działa 15 minut, nie? No dobra, a jeżeli byś tam dał stop timer, to co by było z nim nie tak? Nie wiem. Zamiast tego trigger 15 minut masz stop timer. Zwykły stop timer, powiem ci, że kiedyś go używałem, właśnie miałem z nim problemy jakieś, nie? Że właśnie nie chciał działać. On działa w ten sposób, że jeżeli osiągnie czas, to wychodzi tym wyjściem pierwszym. Ja stop timer używam przy czujce ruchu na przykład, no. I kiedy do niego wchodzi jakaś wiadomość, to on od nowa się odświeża. Od nowa będzie liczył. Od nowa liczy na 5 minut. I o to też mi chodziło przy czujce ruchu, bo mi się co chwilę gasiło światło, coś mnie denerwowało. I no tak, ale to w tym przypadku to nie zadziała. Poczekaj, bo ty zawsze co minutę weryfikujesz, tak? No właśnie, nie? Czyli ja co minutę okay, będę dobra, czekaj, do tego stop timera. Zaczynam jarzyć problem. Ja chcę przy dostaniu pierwszej wiadomości, że on jest włączony, odliczyć 15 minut i go wyłączyć. Może tak, może źle się wyraziłem, nie? No ale to jeżeli przy pierwszej, no to masz rate limit. To dajesz rate limit na 1 i zanim dajesz stop timer. Czyli delay przed stop timerem w trybie rate limit. No i czekaj, delay. Tylko poczekaj, bo teraz. No ale właśnie chyba rate ten. Taki fixed delay, nie, rate limit. Pierwsza wiadomość zawsze chyba poleci. Później każda następna w delayu jest wstrzymywana. No tak, ale dlaczego tobie ta pierwsza przeszkadza? Bo tego nie mogę jeszcze wychwycić. Natomiast czyli jakby patrząc na to, jeżeli ja sobie ograniczę jedną wiadomość na 15 minut i opóźnię o 15 minut, to zasadniczo powinienem nie robić jakby... Zasadniczo powinienem uzyskać to, co chcę, czyli... Jeżeli wydaje mi się, że nawet z samym rate limitem byś to uzyskał. Nie wiem, czy ten stop timer jest potrzebny. Jeszcze się tak do końca nad tym nie zastanowiłem. To mi tak przyszło jakoś do głowy. Natomiast ja nie wiem, czy sam ten rate limit na 15 minut by ci nie rozwiązał. Pytanie, kiedy jak on, czy on pierwszą wiadomość od razu puszcza, czy po 15 minutach? Bo nie, pierwszą puszcza od razu. Dopiero następną puści po 15 minutach.
Puść debuga. A, czekaj, puszcza od razu i ci wyłącza. Kumam, dobra. Dokładnie, nie? No i w tym momencie takie kombo jakby chyba rozwiąże. Tak, takie kombo ci załatwi sprawę, bo puści ci tą pierwszą, ale ta pierwsza zostanie opóźniona o 15 minut. W sumie mógłbyś dwa noty delay dać, tylko pierwszy w rate limicie, a drugi delay jako delay na 15 minut. Też by zadziałało. No dobra, to zaraz to sprawdzimy. Wydaje mi się, że to powinno zadziałać. Zweryfikuj, jak coś to będziemy poprawiać. Mogę ja, jeżeli nikt się nie chęci. Jak utrzymać stan przez pół minuty i dopiero puścić go dalej, jeżeli się nie zmieni? No bo jeżeli się zmieni, to żeby znowu liczył te pół minuty. W nodzie trigger masz for. Poczekaj, udostępnię ekran. Teraz jest to dosyć proste. Znaczy nie wiem, czy zobaczymy, czy dobrze cię zrozumiałem. Ale jeżeli masz event state na przykład, to zauważ, że masz for. I tutaj możesz dać sobie na przykład 30 sekund, tak? I teraz, jeżeli tutaj dasz jakąś encję, już nie wiem, który to jest, no dobra, niech będzie ping. I tutaj dasz jeden na przykład, to ten stan, który tutaj podasz, musi być przez 30 sekund, żeby proces został uruchomiony. Jeżeli będzie przez 25 i przyjdzie na przykład dwójka, to się zresetuje, nie? I wtedy proces nie ruszy. Tylko i wyłącznie, jeżeli ten status będzie przez tyle czasu, to proces ruszy. Aha, proste. 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 Dobra, a bo tak naprawdę w tym samym jest. I jedno takie same powiadomienie. Mam coś takiego, że otwierają mi się drzwi. Jeżeli się drzwi otwierają, to głośnik Google mówi, że drzwi są otworzone. Ale nieraz jest tak, że te drzwi są, otworzy się leciutko i on głupieje, tak styka i otwiera. No i 10 powiadomień jest. Dałem deli, ale on po prostu trzyma 10 sekund i potem tych 30 powiadomień idzie. Nie, no to źle ustawiłeś. Bo to właśnie rejta musisz dać. Dajesz no coś właśnie takiego, że dajesz delay w trybie rate limit. No tak, ale to ja to tak zrobiłem. To dobrze. Mi wtedy puszcza co zaznaczasz ten checkbox. Tu jest checkbox, który ma mówić, który ci mówi, co ma się dziać z tymi nadmiarowymi wiadomościami. Jeżeli go zaznaczysz, to te nadmiarowe będą po prostu zapominane, no idą na dev nula, no po prostu jasne, znikają. Super, nie? Super. I dobra. Wtedy nie będziesz miał już tego problemu. Natomiast jak nie zaznaczysz tego, to on kolejkuje te wiadomości i puszcza je po prostu z taką częstotliwością, z jaką mu pozwala ten nod, nie? Więc tak. Będzie kumulował je i cały czas je później odtwarzał, nie? A czy jest jakaś możliwość zliczania, ile czasu jakaś encja ma jakiś stan? No nie wiem, że ma on przez całe 24 godziny, to przez cały dzień, że miało, nie wiem, 10 godzin taki stan? Tak. W historii mogę wyciągnąć, tak, ale trzeba tam liczyć i tak dalej, ale żeby mi się wyświetliło. Znaczy odpowiedź na pewno jest tak, natomiast jak, to teraz mi tak do głowy nie przychodzi. To ja chyba mam pomysł, bo kiedyś Artur pokazywałeś, ja mam zrobione coś takiego, że mi zlicza ile czasu mam komputer włączony na podstawie on i off. Ty żeś robił w YAMLu, w configuration history stats. Tak, ja robiłem osobną encję, tak. Tak, i na podstawie tego potem w Node-Threadzie można sobie odpowiednio tak, manipulować. Później możesz to, możesz też z history, pewnie tu wiesz, masz ten node get history i pewnie to mógłbyś użyć i też byś wyciągnął z tego. O, to nawet to o to miałem pytanie kolejne. To dawaj, Bartosz, pytaj. History. Znaczy właśnie o ten get history, bo się też kiedyś zastanawiałem, jak określić, czy w historii, na przykład w ciągu całego dnia
było, nie wiem, jakiś tam stan danej encji, nie wiem, on, off, czy tam, nie wiem, set na HDMI no to 1. Możesz tam przefiltrować to history, tylko tutaj to jest więcej zabawy, bo on ci wypluje na przykład wynik w postaci tablicy, więc później musisz tą tablicę przeszukać, tak, jeżeli cię interesują jakieś rzeczy, no bo no to, co tutaj robisz, to po prostu podajesz zakres tej historii kliencji, jaka cię interesuje, i on ci to zamienia albo na tablicę, albo na taki jeden wielki łańcuch, tak? Znaczy nie, przepraszam, albo dzieli ci na wiadomości i każdy wpis w historii będzie osobną wiadomością. No i teraz albo możesz tą tablicę przeszukać i ją jak gdyby przewertować tak jak ci się podoba, ale to już raczej zachęcałbym do użycia nodu funkcji i zabawy na tablicach. Ewentualnie możesz podzielić każdą wiadomość, znaczy każdy wpis w historii na osobną wiadomość i wtedy switchem jak gdyby wyłapać tylko te wiadomości, które cię interesują i na nich wykonywać jakieś operacje, tak? Ale to już jest, no, prędzej czy później w którymś momencie dotkniesz developmentu w JavaScriptie, będzie zalecane. A tego nie chciałbym aż tak, bo nie masz tyle czasu na to. Ale wiesz co, tu są proste te polecenia, nie? Bo to takie dosyć podstawowe rzeczy, nie? Więc pewnie co do tego, co tutaj pokazywałeś, no to Get History, no właśnie zacząłem tam trochę kombinować, ale właśnie ta tablica i tak dalej, to już z tamtym to trochę. Ja o Get History mam cały czas materiał jeszcze nieskończony, takie, nie wiem, już chyba 70% nagrane o tym, ale wieczny brak czasu jak gdyby przeszkadza mi w zakończeniu tego. Ale teraz to, co żeście tu pokazali, parę przykładów wcześniej z tym state event i tam jest for, tak? For na przykład 30 minut, 50 i tak dalej. Ale to jest, pamiętaj, że to trochę inaczej działa, nie? Bo ale w miarę by to mi się jakby przydało. Znaczy nie wiem, do czego potrzebujesz, ale pamiętaj, że tutaj jest ciągły czas. No tak, tak. On nie może mieć żadnej przerwy, nie? Czyli jak tutaj dasz 30 minut i dasz stan on, to on musi być jak gdyby w jednym ciągu 30 minut. Natomiast get history możesz wyciągnąć, ile minut było coś on, jak gdyby zbierając te wszystkie momenty, kiedy było on, nie? I ci wyjdzie na przykład, że raz było 5 minut, później było 15, co daje ci już 20, później było tam, nie wiem, godzinę, nie? I on sobie potem może to dodać i zsumować. I to sobie możesz później zsumować. Okay. Natomiast tutaj, jak gdyby, jak powiesz, że 30, to jeżeli coś będzie trwało 15, to się o tym nie dowiesz, bo proces nie odpali, bo proces czeka na konkretne 30. 30. Tak? Ale no, to nawet też mogłoby sensownie zrobić, na przykład, że nie wiem, proces jest, ma on przez być, nie wiem, w ciągu całego dnia mówię, tak? 30 minut on, to mnie interesuje, no to potem mogę za tym sobie dać ten not time range, tak? Że od początku dnia do końca dnia i to jeszcze jakoś z tego wyjść, tak? No, wiesz, no. Nie ma złej drogi, powiem tak, jeżeli na końcu uzyskasz wynik, który cię satysfakcjonuje, to nie ma złej drogi, aczkolwiek są czasami lepsze. No, no to tak, to na pewno. Dla mnie to właśnie zastanawiałem się, jak to z tym get history, a to widać, że to taka prosta sprawa nie jest, więc. Znaczy get history, wiesz, sam nod jako nod, on jest prosty, nie? No bo co, podajesz encję, podajesz przedział czy czasowy, dostajesz wynik, dziękujemy, jest. Nie? Natomiast później jak gdyby obrobienie tego wyniku już nie jest taką, wiesz, idealnie prostą sprawą, nie? Znaczy też masz tu nody, które, a może inne, nie no, gdzieś tu są nody, które umożliwiają operacje na tabelach i pewnie też by się ich dało użyć i tam wyciągnąć jakieś różne dziwne rzeczy. Aczkolwiek to już jest taka trochę rzeźba, to prościej zrobić po prostu jedną funkcję, która ci robi to, co chcesz. Jasne. To z mojej strony chyba na tyle chwilę. Tam ktoś jeszcze. Artur, słuchajcie, to mam takie pytanie. Gdzieś kiedyś tu akurat kolega mi przypomniał odnośnie tych drzwi otwierania,
Był moment, że gdzieś tam walczyłem z tym tematem, bo chciałem iść jeszcze bardziej w stylu, że ktoś wszedł albo wyszedł. Nie? No i teraz no, pytanie, jak to ogarnąć? Powiem tak, no, na drzwiach mam na przykład kontaktron, więc dostaję jakby pierwszy sygnał. Mam w ganku, no bo to jest jakby przejście przez ganek, nie? Czyli w ganku mam założoną czujkę ruchu. No i pytanie, słuchajcie, czy nie ma jakiejś, cały czas jakaś zagwózdka mi tam wyskakiwała pod tytułem, że jak się weszło i się powiedzmy nie wyszło tymi drzwiami, tylko jakby się cofnęło, to później się wszystko rypało, krótko mówiąc, nie? Nie wiem, może ktoś to już gdzieś tam analizował, przerabiał podobny temat, czy jakiś pomysł. Co, będzie ci ciężko na poziomie czujki ruchu i czujki otwarcia drzwi, to może być ci to ciężko zrealizować, bo... Bo ta czujka, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, nie? Bo ta czujka ma ten problem, że ona po prostu tam chyba co 30 sekund daje sygnał tylko. Ma bezwładność, nie? Ona ma dużą bezwładność, to jest raz. Dwa, że nie wiem, czy ona wyłapie taką sytuację w stylu ktoś wyszedł i wiesz, i nagle zapomniałem telefonu i krok do tyłu i na przykład drzwi nie zamknie, tylko po prostu się cofnie, nie? Wiesz co, to w miarę chodziło chyba na tym pierwszym cyklu, nie? To wszystko było, że tak powiem, uspokojone i robiłeś taki ciąg wychodzenia, nie? Czyli powiedzmy pierwsza złapała ta czujka ruchu, a później nagle się drzwi otwarły, nie? Czyli to było tak jedynka, dwójka, nie? Czyli to było jakby wyjście, później dwójka, jedynka to z kolei wejście, nie? Ale kurczę, no mówię, czasami z tą czujką jest tak, że ona ma tą, tak jak mówisz, bezwładność, nie? I ona czasami ktoś się Ale z kolei jak będziesz komuś otwierał drzwi, to cię czujka złapie, że jesteś, drzwi się otworzą, czyli że niby wychodzisz, a to komuś otwierasz drzwi. No właśnie, no to jest, wiesz, tu jest masę takich przypadków, których nie obsłużysz czujką i ten, i znaczy czujką i drzwi i ruchu, tak? Już, no mówię, znaczy wpadłem na taki pomysł, gdyby klamka była na przykład z czujnikami, nie? Że po pre... Czy wiesz, możesz naklejkę NFC zrobić na wyjściu albo wejściu i masz po problemie, nie? Tylko musisz pamiętać, żeby sobie nacisnąć, przyłożyć coś do tej naklejki. Znaczy wiesz, inaczej, nie wiem jaki jest kontekst tego, no bo jedno to jest sprawdzić to, ale dwa pewnie sprawdzasz to po coś, więc może istnieje inny sposób uzyskania tego czegoś, nie? Wiesz co, no, efekt miał być dość prosty, nie? Bo to generalnie mam dom piętrowy, nie? Czyli na piętrze teoretycznie nie wiadomo, czy ktoś wszedł do domu, czy wyszedł z domu. Nie? Generalnie idea była prosta, żeby to głośnik poinformował, że żeby ktoś wszedł do domu, nie? Albo wyszedł, nie? Ja wiem, że to można zrobić najprościej, jak tylko się wydaje, nie? Że po prostu drzwi otwarte, drzwi i tyle, nie? No ja mam tak właśnie, że na zasadzie drzwi otwarte to znaczy, że ktoś albo wszedł, albo wyszedł na tej zasadzie. Nie? Wiesz co, ja używam bitcoinów i każdy ma swojego przy kluczach i w momencie, kiedy się oddali tam od bluetoothowego odbiornika, wtedy no, nie masz tej osoby w domu i możesz sobie zrobić, że ta osoba wyszła, tak? No mówię, no możesz też tego, no naklejki NFC ogarnąć, nie? Ale to, no, wiesz, wy mówicie o osobach, które są jakby domownikami chyba, nie? A mi bardziej chodzi o tą osobę, nie? Jakby na przykład ktoś wracał do domu przy otwartych drzwiach, nie? No, to ja mam inaczej zrobione. Ja mam zrobione tak, że jeżeli mam zamek któryś niezamknięty, to też mieć drzwi apę, czyli muszę mieć zamknięty zamek w drzwiach, żeby nikt nie otworzył. I to jest też dobre przed złodziejami, tak? Żaden tam złodziej ci nie wejdzie i nie zabierze tego, co masz w pobliżu, tylko sam już zamykasz te drzwi. I w momencie, kiedy no, tworzy drzwi, to już wiesz, kogo masz na kwadracie. Dobra, dzięki śliczne. Znaczy podsumowując, nie ma prostego rozwiązania przy użyciu tych dwóch rzeczy, które wymieniłeś, nie? Znaczy tutaj jedna rzecz, która mi do głowy przyszła, to klamka jakby z dwoma stanami, nie? Czyli klamka na zewnątrz i wewnątrz, jakby miała taką możliwość, że w czasie dotyku na przykład wydawała sygnał jakiś, nie? Dawała, nie? I wtedy wiadomo, że ktoś złapał tą klamkę po drugiej stronie albo po tej stronie, nie? No to by było tak, to by było najprostsze. No, no tak, to byś, wtedy byś ogarnął, no bo raczej nikt by nie wyszedł naciskając klamki na zewnątrz. Nie? O to chodzi, nie? No. Chyba, że masz okienko przy drzwiach, przez które możesz przełożyć rękę. Nie no, ale to niestety takiego czegoś nie ma. Musiałbyś coś kombinować, jakimś
czujnikiem naciskowym, wiesz, tego typu rzeczy. Ja wiem, że to w zamku trzeba byłoby grzebać, ale to... Tak, już coś byś tam musiał kombinować, ale to pytanie, czy gra warta świeczki, nie? Mi teraz wpadł taki pomysł, a jakby czujnik wibracji dać pod, nie wiem, bo pewnie masz jakąś tam matę od, na buty, czy taką, wiesz, wycieraczkę i dać pod... Jest to jakaś opcja. Pod wycieraczkę jakiś czujnik wibracji, czy coś, to jak stąpniesz na tym, no to jak wychodzisz, no to chyba przechodzisz przez tą, nie wiem, wycieraczkę, tak? Od... Tylko, że nie odróżnisz, czy ktoś wyszedł, czy wszedł, wiesz. Ale to wtedy trzeba mieć dwie. Artur, odróżnisz, bo niedobrze kolega mówi, bo odróżnisz, bo najpierw jakby drzwi kontaktorem zaraz. A, bo najpierw się drzwi otworzą, a później będzie nadepnięcie czujki, albo najpierw będzie nadepnięcie czujki, a później się drzwi otworzą, tak? Może jak posmarowany wrócisz do domu i ominiesz wycieraczkę. Dokładnie, jak zrobisz dużego kroka i... Bartosz, tam ci napisałem, daj tego maila, to puszczę też tobie. O, jasne, dzięki serdeczne, bo już piszę. Dobra, kto następny? No słuchajcie, no nie wiem, dopiero kurde półtorej godziny minęło, no co? Musi być Nodreda? Z Nodreda? Nie, nie musi być, no jak masz jakieś inne, to dawaj. Co, bo mam takie jedno. W Home Assistancie, jak odpalę sobie konfigurację i dostosowywanie, no. Jakąś tam encję wybiorę, zmienię sobie jej jakiś tam atrybut, no on po resecie wali mi na czerwono, nie pamiętam co on tam pisze, ale że nie jest w stanie tego zmienić i po resecie już nie pamięta tego ustawienia. Co może być powodem? Poczekaj. No. Na samym dole. Próbuję ogarnąć dostosowywanie. Tak, jakąś tam encję sobie już nie pamiętam, chyba okna i miałem zamiast on off, to otwarte, włączone, otwarte, zamknięte zrobiłem. I wszystko pięknie działało, ale jak resetnąłem asystenta, to napisał mi tu na czerwono, że nie ma do czegoś dostępu. Wiesz co, musiałbym ten komunikat zobaczyć, bo kurde... To zaraz spróbuję to wywołać. Spróbuj to wywołać, bo nie do końca wiem, o co może chodzić. Chciałbym zobaczyć ten komunikat, bo może to są jakieś encje, które przychodzą z jakichś dziwnych integracji i on nie ma panowania, że tak powiem, nad nimi. Ale tu w teorii to on powinien móc nadpisać wszystkie. Ewentualnie w rejestrze encji może coś no, tych encjach da się wyciągnąć. Musiałbym ten komunikat zobaczyć. Wiesz, jak uda ci się wygenerować pracuję ten nad nim, komunikat tutaj. To wy tam sobie bawcie się, ja tylko spróbuję go wywołać. Dobra. Kto ma jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, bo my tutaj rozpatrujemy cały czas jakieś takie konkretne przypadki dotyczące konkretnych procesów i to jest fajne. Ale może ktoś z was potrzebuje takich informacji ogólnych o Node-redzie, jak w ogóle on działa, jak to wszystko przebiega i tak dalej, to się, jeżeli tak, to się nie czajcie, tylko pytajcie, tak? To ja wytłumaczę, bo ja nie mam tu jakiejś takiej wstępnej prezentacji, jak w tym, w przypadku tego szkolenia dla Home Assistanta, ale jak najbardziej mogę tu wytłumaczyć zaraz krok po kroku i co tu się dzieje w tym procesie i dlaczego tak, a nie inaczej. Znaczy nie tyle w procesie, co w każdym procesie i w samym Node-redzie, więc jeżeli potrzebujecie takiej wiedzy, to śmiało. Arturze, wiesz co, ja mam taką sprawę jeszcze. Chciałbym, żebyś mi może w takim razie wytłumaczył albo przynajmniej jakoś tak, nie wiem, taki temat funkcji Node-redowych, bo powiem wam, sterowanie roletami takie dosyć zaawansowane, tu jakiś azymut, tu jakiś kąt padania promieni słonecznych, tu telewizor włączony, niewłączony i tak się to strasznie rozbudowało. Zastanawiam się, czy można było jakieś właśnie jakąś nawet no jedną czy tam kilkoma funkcjami właśnie takie kilka warunków powiedzmy otwarcia danej rolety czy zamknięcia zgrupować. Znaczy, powiem ci tak, no nie widzę tego procesu, więc ciężko mi tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale powiem ci w ten sposób. Zawsze dasz radę funkcją zrobić to, co robisz w tych nodach pojedynczych. Mm-hmm. Czyli
Zawsze dasz radę 10 nodów zebrać do jednej funkcji. To nie jest jak gdyby problem, żeby to wykonać. Problem jest, żeby wiedzieć jak, nie? Ale zawsze jesteś w stanie to zebrać w całość, nie? Okay. A widzisz teraz mój ekran, tak z ciekawości? Widzę. No właśnie. No, to się zaczyna właśnie, wiesz, tak naprawdę pobraniem wartości z czujki ruchu, no i potem jakby w zależności od tego, jaki jest powiedzmy taki zakres, tak, to się właśnie zaczynają różne tutaj moje boje, na zasadzie właśnie sprawdzania, czy telewizor działa, potem sprawdzanie, jakie jest właśnie, gdzie jest to słońce konkretnie i tak dalej. Masz wartość azymutu? Na zewnątrz, wewnątrz, różne różniste. I właśnie zastanawiam się, jak w ogóle zacząć z tym. Wiesz co, ale ja się zapytam trochę inaczej. A po co chcesz to zamienić na funkcję? Jak działa? Wiesz co, znaczy nie, wiem, że działa, oczywiście wiem, że... Znaczy ja ci powiem jedną rzecz. Funkcja, jak to zamienisz na funkcję, ona może mieć, znaczy może być mniej czytelna i trudniejsza do modyfikowania niż to, co masz teraz. No tak. Więc to nie jest tak, że jak masz dużo nodów, to znaczy, że robisz coś źle i powinieneś to zebrać teraz zamiast 10, to mieć jeden. Tak. Nie działaj w ten sposób. Funkcję używaj tam, gdzie potrzebujesz jakoś, ja ci mówię, jak ja robię, tak? Mnie nie martwi to, że używam wielu nodów, że to łączę jak gdyby tym, wiesz, i to mi się rozrasta, bo właśnie tak. O to chodzi w Node-RED-zie, nie? Dzięki temu może da się to prościej i zamiast 10 nodów można zrobić jeden, tylko pytanie jest po co? Bo jeżeli później będziesz chciał coś zmienić, to będziesz miał problem, tak? A jeżeli masz 10 nodów, to sobie poprzestawiasz, wstawisz 3 kolejne pomiędzy 2 inne i nagle masz całkowicie inną funkcjonalność, a jest to cały czas czytelne. Rozumiem. Funkcji używaj tam, gdzie musisz w sposób jak gdyby taki dynamiczny zmodyfikować dane, nie wiem, coś wyliczyć, przeliczyć, podmienić, wiesz, to są dobre miejsca na funkcje, tak? Mhm. Natomiast tak, to ja bym się nie martwił tym, no. Bo właśnie jeśli chodzi, nie wiem, jakąś taką, kurczę, nie wiem, tam moc obliczeniową używaną, czy właśnie, czy ilość jakby nodów jakoś znacząco na to wpływa? Nie zauważysz różnicy, to ci od razu mówię. A okay. Tak jak patrzę po tych nodach, to masz tak, w jednym masz na przykład weryfikację, czy telewizor jest włączony, a w drugim masz azymut. Tak. I tutaj jest to czytelne. W tym masz telewizor, w tym masz azymut. Jak teraz te dwa nody możesz wcisnąć do jednej funkcji, tylko po jaką cholerę ma być w jednej funkcji teraz weryfikacja telewizora z azymutem? Skończy się to tym, że w funkcji będziesz miał wydzielone jak gdyby dwa obiekty, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, jak gdyby dwie struktury kodu se wydzielisz, żeby oddzielić to co telewizorem od tego co azymutem. I w końcowym efekcie będziesz miał jeden nod, ale jak gdyby wewnątrz i tak podzielony na dwie części. Okej, okay. Nie, dobra, przekonałeś mnie w takim. Mija się to z celem, nie? Jasne, rozumiem. Gdzieś po prostu wiesz co wyczytałem. Natomiast podpowiem ci inną rzecz. Mhm. Nie wiem, czy akurat tutaj, bo aż tak teraz nie analizuję tego, ale zwróć uwagę na podprocesy. Bo może to jest sposób u ciebie na poprawienie czytelności, czy wygody korzystania, bo tak jak widzę, to masz tutaj dużo powtarzalnych rzeczy. Aha, to takie też subflow, tak? O to chodzi. Tak, i może warto robić podprocesy i wtedy na przykład, wiesz, 3 nody tutaj, zamienisz jednym nodem, co może ci zwiększy czytelność, ale tak naprawdę pod spodem będą 3 nody, bo sobie wejdziesz w podproces. To jest tak, jak ja mam powiadomienia. Nie wiem, czy ty widziałeś akurat moje powiadomienia, tak? Widziałem tylko właśnie tą ikonkę, zastanawiałem się, co to jest, teraz już wiem, to mogę to sobie jakby rozkminić albo gdzieś tam powiedzmy na tym, może gdzieś to opisujesz w swoich filmach. Tak, ja o podprocesach mam tam też w naukach Node-RED i mówię o podprocesach, więc łatwo możesz tam wyłapać. I to jest sposób, wiesz, żeby uniknąć pewnego chaosu jak gdyby na procesie, tak? O, ale wiem, mam jeszcze inne pytanie, bo wiesz co, opisałeś tamtego Frigate'a ostatnio i właśnie pytałem się,
nawet mi podpowiedziałeś, żeby zamówić to bezpośrednio z tego Korala, co było akurat świetnym. A, to ty mnie pytałeś, no tak. Wiesz co, no i z tego mam. Znaczy zamówiłem, no zamówiłem właśnie to USB, ale zastanawiam się, wiesz, ja mam akurat ten terminal HP T620, jak pewnie 90 albo 80%. Ja też go posiadam, tak, no, trafił u siebie. Ludzi w tym, w Polsce, wiesz, gdzieś tam, którzy stawiali w Hejdom, nieważne. I tam jest ten taki, ten port właśnie M.2. M2, no. No dokładnie. I zastanawiam się, bo kurczę, różnica pomiędzy tym kontrolerem na USB, a tym M2, to jest, wiesz co, no spora, bo to jest 250 zł USB kosztuje, a 100 zł raptem tylko kosztuje ten M2 komponent. Czy myślisz, że mogą być jakieś problemy z podłączeniem tego? Ja akurat mam to akurat za twoją namową instalację zrobioną HSOS na Proxmox. Na Proxmoxie. Tak. Czy mogę tak w sumie w ciemno sobie ten M2 zamówić, skoro mam tam slot i de facto no jakby... Wiesz co, odpowiem ci tak troszeczkę wymijająco, nie? Ponieważ ja nigdy nie korzystałem z tego Korala, więc ja nie mam tak do końca nie wiem, o czym ja mówię, nie? W sensie takim, że dla mnie to też jest pewnego rodzaju nowość. Mhm. Mogę ci powiedzieć, jak gdyby bazując na samym fakcie tych urządzeń M2. Powiem tak, że w teorii szyna M2 jest jak gdyby standardem. Tak. Więc jeżeli coś działa na M2 i tam włożysz, to pewnie zadziała. Mhm. Proxmox umożliwia ci przekazanie tych urządzeń jak gdyby fizycznych do maszyny wirtualnej. Tak. Więc w teorii też tutaj nie powinno być żadnych problemów, tak? Mhm. Więc jak gdyby na papierze wszystko powinno zadziałać. Mhm. Natomiast ja nigdy w życiu nie miałem styczności z taką konfiguracją, więc... No to słuchaj, no to zrobimy tak, ty kupujesz ten na USB, ja kupuję ten na M2 i potem po prostu ci dam znać pod tym filmem. Bardzo, jeżeli tak, to ja bardzo chętnie. No ja na swój czekam, mam tam datę chyba 17 maja, gdzie mogę się spodziewać. Nie, no a właśnie, a te M2 przynajmniej w Mauserze są dostępne od strzała. A, od ręki, tak? Tak, także mogę mieć go nawet wcześniej, bo też zamówiłem ten na USB, a zadzwoniłem, zapytałem właśnie, ponieważ ta dostępność jest taka, tak jak mówisz, bo zapytałem, czy mogę to zamienić i teraz się nawet zastanawiam, czy jeden ten koprocesor, czy dwa, ale mam na tym HP 620, wiesz, te 5 klatek na sekundę, dopiero przy trzech kamerach mi się pojawia tak gdzieś około 95%, a to jest dosyć procesor słaby, także myślę, że chyba ten jeden koprocesor w zupełności... No, wystarczy, to pewnie wystarczy. Z tego, co ja tam czytałem, to wydajność tych koprocesorów jest naprawdę ogromna, więc... Tak. Więc myślę, że to da radę, ale tak jak mówię, no na razie to są takie, wiesz, cały czas teoria, bo ani 5 minut z tym w praktyce nie spędziłem. Sam jestem ciekaw, jak to zadziała i już przebieram nogami, wiesz, aż mi wyślą to, ale jak na złość idzie to trochę opornie, nie? Bo tam mówię, termin mam na 17 maja. W takim razie, bo tak jak mówię, ten, jeżeli to zamówienie zmienię, no to... To w ogóle śmieszne jest to, akurat ten Mauser ma siedzibę we Wrocławiu, także to prawdopodobnie będzie, wiesz, wysyłka. Wyjdzie do... Dokładnie, to wyjdzie jutro, czy tam pojutrze, dojdzie jeszcze przed weekendem. Także no to faktycznie, no to masz to ten, nie, no to ja na to USB to sobie będę czekał. Ja tylko zwrócę uwagę, nie wiem, czy Jacku coś patrzył, czy na pewno masz M2 w HP, bo ja otworzyłem, jak wymieniałem u siebie dyski, mnie jest tylko MSATA, a wiem, że chyba nowsze HP, które były, no tam trzeba popatrzeć, ale nowsze miały M2, M.2, a mój ma na przykład MSATA, nie, więc... No to już jest całkowicie inny interfejs, to tak, faktycznie, więc... żebyś się tak nie naciął, nie? Rozbierz go i zobacz. Już na uwaga, okej, dobra, to sprawdzę, bo tam... Wiesz, tam tylko dwa kliknięcia i go otworzysz, ale ja po prostu jak zmieniałem, bo miałem dysk 16 GB na początku, co było wielkim błędem, na postawienie HA na początku wystarczyło, ale później zmieniłem na 128 właśnie M.SATA. I był taki problem, że też się zastanawiałem, czy M2, czy MSATA, ale okazuje się, że ja w swoim dwurdzeniowym HP 620 nie mam M2, tylko mam MSATA, czyli no
kontrola do 500 mega. Widzę, bo właśnie tutaj na tej stronie tej Grzegorzowej, hej dom, on mówi tak, no. M2 SATA do istniejącego dysku i tutaj rzeczywiście ja już podmieniłem swój dysk na 128-gigowy, a ja akurat nie mam ten moduł, ten czterorodzeniowy. Ale jest właśnie jakby drugi port, właśnie taki dwuportowy mini PCIe, który jest standardowo używany na moduł Wi-Fi, którego ja nie używam akurat w tym. To u mnie jest tylko MSATA, z tego co zauważyłem, okay. A się przyglądałem. Chyba nawet mam zdjęcie tego PCB, bo robiłem tak dla ciekawości. Rozumiem. No dobra, no to ja tak jak mówię, ja dam znać tutaj jakoś. Odzywaj się, bo jestem ciekaw, jak to wiesz. Jeżeli będziesz miał, to naprawdę jestem ciekaw, jak to. Mm-hmm. Jak to u ciebie zadziała? Takie właśnie zagraniczne filmiki. Widzę, że kolejny też taki bardzo fajny gość. Everything Smart Home, dosłownie 20 minut temu filmik na temat tego Freegate'a, więc też sprawdzę. Popularny temat się zrobił. Tak. Bardzo. No nie wiem skąd ta eksplozja teraz tego, ale bardzo dużo. Tym bardziej, że sam ten Freegate widzę, że już jest raczej taki no, niedojrzały może projekt, ale też nie jest to jakaś świeża. No, widać, że tak, że zaczyna, ale już nie jest to taka wersja totalnie alfa, to raczej już jest taka lepsza beta. No. Znaczy mi brakuje na pewno na ten moment i pewnie tam wszystkim, żeby wyjść z tego pliku konfiguracyjnego YAMLowego, tak? Żeby to doprowadzić do takiego stanu, jak był w MotionEye, gdzie tak naprawdę wszystko się konfigurowało i to bardzo zaawansowane te konfiguracje tam w MotionEye przy kamerach można robić w interfejsie. No tutaj jednak trzeba dłubać po tym pliku konfiguracyjnym, tak? Co nie każdego. Dla mnie, że tak powiem, no nie jest to jakiś problem, ale wiele osób no zawsze ma pewne obawy, jak musi gdzieś tam sięgać, coś w YAMLu trzeba napisać i to już wtedy się robi duży problem, nie? A z ciekawości, udało ci się właśnie w tym Freegate uruchomić te klipy? Bo wiesz co, tak, gdzieś tu miałem na którymś testowym, ale później sobie poczyściłem do filmu, zaorałem wszystko, żeby nagrać film i na tym drugim na razie testowym jestem na etapie, tak jak widać, to co zrobiłem w filmie, czyli zbiera mi po prostu rozpoznanie. I teraz szykuję, żeby odtworzyć właśnie tą całą konfigurację, którą ja miałem z klipami. Natomiast pamiętaj jedną rzecz, że klipów nie odtworzysz ani w Home Assistencie, ani w tym Freegate interfejsie, a nawet nie jest teraz uruchomiony, w tym interfejsie, o ile kamera nie generuje źródła X264, czy jak to tam jest. To moje akurat generują, bo ja mam takie home takie śmieszne. Kurczę. No to w teorii powinieneś móc odtworzyć, ale może jest coś nie tak z tym, bo pamiętaj, że klipy to jest źródło nieprzekonwertowane, nie? Mhm. Możesz sobie sprawdzić inaczej, na przykład przekopiować ten plik na komputer, ten klip, który widzisz, przekopiuj na komputer, weź jakiegoś tam, nie wiem, jak to jest, VLC, tak? Video LAN, coś tam. No jakieś tam MX Playera, co będzie. No cokolwiek, nie? I spróbuj tam odtworzyć ten klip, nie? Jeżeli odtworzysz, to po prostu wtedy to jest ten problem, że kodek się nie zgadza, nie? I wtedy nie zobaczysz tego w interfejsie. I wtedy sposobem na to jest nie używanie klipów, tylko tych rekordów, no nie wiem, tych nagrań samych. Okay. Bo te nagrania powstają w ten sposób, że ten dodatek Freegate konwertuje ten stream na coś czytelnego, w sensie tam nie wiem, MP4 czy cokolwiek innego, nie wiem na co tam on konwertuje, nie pamiętam. Możesz to oglądać w interfejsie. Problem polega na tym, że ta konwersja idzie ci na główny procesor, nie? To jest. Więc ci walnie po prostu po procesorze tak solidnie. Natomiast klipy nie idą, nie są konwertowane, więc nie obciążają procesora, ale możesz mieć właśnie taką sytuację, że klipów nie będziesz w stanie odtworzyć w interfejsie ani HA, ani tego Freegate i ten VR, nie? Wiesz co, mi się na razie te klipy po prostu w ogóle nie tworzą, mimo tego, że nie wiem, że zaznaczam to pole jakby na samej kamerze,
To po prostu... Ale to wiesz co, ja bym tego tym polem to ja się nie bawiłem. Ja po prostu dodałem rolę klip do konfiga, bo jeżeli nie masz tej roli, to ten chyba włącznik nic nie robi, wiesz? Okej, okej. Bo on nie jest w stanie według mnie dodać roli, natomiast jest w stanie wyłączyć, że tak powiem, dodaną rolę, więc musisz dodać rolę, trochę wyjdziemy poza Node-Reda tak płynnie, ale tu musisz dodać tą rolę na wejście, że tu będzie to klips czy klips. Tak, tam gdzie jest to RTP. I dopiero wtedy według mnie to będzie działać, tak? Okay. Natomiast jak nie masz tego, to naciskanie tego guziczka, kurde, nie mam uruchomionego. Naciskanie tego guziczka. Artur, nie udostępniasz ekranu, nie widać. A ja jestem, widzisz, a gadam? Kurde. Jeżeli tutaj naciskasz ten guzik, a nie masz zdefiniowanej tutaj roli, teraz widzicie, rozumiem. Ja już sobie definiuję ją. W sumie. Tu musisz tą rolę mieć zdefiniowaną i tutaj musi, i wtedy to będzie działać. Natomiast jak nie masz tej roli, to klikanie tego według mnie nic nie robi. Znaczy nie zdążyłem jeszcze tego potestować aż tak, ale na 80% to nic nie robi. Nie? Ja to zaraz przetestuję właśnie. No to przetestuj. Ja właśnie teraz będę szykował film o tym konfigurowaniu tego trochę bardziej, bo tam są sposoby na optymalizację. Opowiem właśnie o tych wszystkich nagraniach, klipach, o tym jak sobie wysyłać w powiadomieniu, nie wiem, zdjęcie czy cokolwiek innego i to ogarniemy. Super. Więc to się będą teraz materiały też o tym pojawiały. To ja mam pytanie do Jacka. Jak żeś rozwiązał, bo tam widziałem, że masz azymut. Skąd pobierasz informacje o azymucie Słońca w tych swoich szejcach? Znalazłem w necie taki fragment do wpisania w Configuration YAML. Jeżeli bo w walce właśnie z nim. To udostępnię. No to dawaj, udostępnię. Co pokaż, ja jestem ciekawy, bo ja walczę po prostu. Kupiłem te słynne silniczki, co też na Grzegorz tam polecał akurat, te na łańcuszek, wiecie, te do szejców. No. No i tak właśnie walczę z tym Słońcem i tak dalej i zawsze robię wszystko właśnie na podstawie luksów, ile jest w pokoju. Ale zastanawiałem się, jak to było. Ja częściowo też właśnie, ale tutaj to mi pomaga. O, tutaj masz, zobacz, jest azymut. Nie udostępniasz ekran. Nie udostępniam? Nie widać, tylko ja. A, przepraszam, dobrze, masz rację, już. No tam trzeba chyba kliknąć jeszcze. Tak. Poczekajcie chwilę, już dosłownie. To tam masz jakąś integrację do tego, czy jak to? Nie, to nie jest integracja, to jest, wiesz co, to jest tak naprawdę, widzisz, tutaj jest sensor i to jest tak naprawdę wzięte z tego Sun. Tutaj są, konkretnie jest, ale azymut jest tu konkretnie. Czyli to jest template, tak? W takiej formie. Ale bo to jest chyba, słuchajcie, no czekajcie, bo ja... Czy to jest w głównej konfiguracji, nie. W dokumentacji, bo ja nie wiem, już nie zauważyłem. To jest atrybut. To jest atrybut sam. To jest, słuchajcie, przeproszę jednak i zabiorę ci ekran i coś pokażę, bo słuchajcie, no tu nie ma żadnej filozofii. Jeżeli weźmiecie, widzicie ekran, jest azimut. Jeżeli weźmiecie encję Sansan, to macie tutaj azymut i możecie w Node-Redzie dobrać się po prostu do atrybutu, nie trzeba nic kombinować. Natomiast to, co tutaj kolega pokazuje, to po prostu jest zrobiona encja osobna z tego atrybutu i tyle. Natomiast w Node-Redzie pamiętajcie, że nie, bo to zależy do czego chcecie później tą encję wykorzystać, natomiast Node-RED potrafi się dobrać do każdego z tych atrybutów. Tak. Więc jeżeli chcecie odczytywać atrybut w Node-RED-zie, to nie musicie tworzyć osobnej encji z tego atrybutu po to, żeby ona w stanie tutaj swoim trzymała wartość, tak? To też uważajcie na to, nie mnóżcie tych encji bez sensu, jeżeli faktycznie nie potrzebujecie tego stanu, nie? Ja sobie to po prostu podglądam, bo jestem sam... Nie, no, dlatego mówię, ja tu, broń Boże, nie krytykuję ciebie, tylko mówię, żebyście pamiętali, bo już się wiele
wielokrotnie spotkałem z tym, że wszyscy zapominają o tym, że to nie tylko do tych wartości z tej środkowej kolumny w Node-RED-zie jest dostęp, nie? Tak. Tylko dostęp jest do każdego atrybutu, który tutaj widzicie, nie? Więc azymut to sobie możecie łatwo wyciągnąć, tak? I na podstawie azimutu jak tam potem tym sterujesz, Jacek? Znaczy w formie na konkretną wartość odpowiednio sobie tam reagujesz, czy... Już ci opowiem. To może tak prześleć ten swój proces, to może, bo chyba ten, jak to się mówi, rolety to tak chyba w większości ludzie właśnie próbują mu usmartowić, żeby to tak nie dawało po oczach. Dokładnie. No wiesz co, ja tutaj właśnie mam właśnie azymut i horyzont ewentualnie, jeżeli właśnie faktycznie na przykład jest taka sytuacja, że niby roleta, w sensie już wiesz, słońce, mam tak naprawdę na trzy strony świata podzieloną te sterowanie, bo mam faktycznie mam w salonie jakby, wiesz, i od wschodu, od południa, od zachodu, więc są jakby kitchen, to jest kuchenna, czyli od wschodu, bedroom, sypialniana od południa, no i sofa od zachodu. Jak chcesz, to udostępnij teraz. To już czekaj. Aha, bo teraz znowu ja myślę, że udostępnię. Teraz ty nie masz, tak, teraz ty nie masz. Sorry, moja gmina gada, a tu później nikt nic nie widzi. No, więc jest tutaj ten właśnie kitchen od wschodu, bedroom od południa i sofa od zachodu. No i tak jak mówię, ten azymut, po prostu ustaliłem sobie tak, że do 60 stopni, aha, w ogóle jeszcze co zrobiłem jedną rzecz, to ten azymut sobie, że tak powiem, skorygowałem w ten sposób, że w momencie, kiedy on jest, że tak powiem, kiedy słońce jest dokładnie jakby na wprost domu, to 90 stopni nie jest tym prawdziwym azymutem. Dla mnie azymutem jest ten azymut taki, powiedzmy, kiedy słońce jest na wprost mojego domu, więc do 60 stopni, że tak powiem, moimi roletami kieruję kitchen, potem od 60 do 120 przejmuje rolę właśnie bedroom i jego wskazania i powyżej 60 jest sofa. No i co? No i potem właśnie tak jak mówię, takie właśnie różne warunki. No jest to dyktowane telewizorem, różne rzeczy na nim oglądamy, podglądamy tam malutką córeczkę, jak się tam śpi w swoim pokoju, ale też właśnie czasami oglądamy Netflixa, więc to też są różne jakby potem wskazania, co mają rolety robić. Tak mówię, ten wskaźnik właśnie azymut i też elevation. Elevation to jest znowu jakby ta wysokość słońca, też zresztą do wyciągnięcia stamtąd nad horyzontem. Ona też się przydaje, żeby jeszcze dodatkowo na przykład osunąć rolety, kiedy to słońce jest już faktycznie nisko nad horyzontem, a wciąż mocno daje, co już się w tych miesiącach zdarza. Rozumiem. No ja mam problem taki z roletami, że jakby... No ustawiłem sobie, że po zachodzie słońca mają tam się zamykać na 90% zasłonięcia, tylko że mam problem, że jakby jednego dnia zamknięcie o zachodzie słońca jest ok, a drugiego dnia widzisz, że jeszcze na dworzu jest jakoś trochę widno. Tak. Dokładnie. Ja zacząłem reagować na pogodę jakby, że partly, cloudly, wiesz, sunny i tak dalej. I jakby na razie to jakoś jeszcze działa, ale szukam nadal jeszcze jakiegoś chyba lepszego sposobu na... Tylko luksy i jasność jakby, jaką masz na czujnikach, musisz zbierać. No chyba dokładnie. Też mi się właśnie zdaje, że to jest... Dokładnie, ja mam te czujniki, te Xiaomi, no właśnie, na Zigbee ja takie te... Też no. To mam, tylko tam jest strasznie jakaś taka... Znaczy w luksach jest okej, okay, ale w motion sensorze jest w ogóle jakiś taki... Nie, w motion sensorze to jest beznadzieja jakaś, ja nie wiem po co oni tak. Wlepają. Tak. Ale wiesz, to powiem ci, jest jeszcze jeden parametr właśnie, tylko teraz nie pamiętam, on jest chyba właśnie w tym, w tym nodzie takim, czekaj, jak on się to nazywa? Timer. Jejku, tylko time range, i tutaj tak naprawdę, kiedy właśnie, bo dalej chyba zdzielę, nie, ekran. Tak, widać. Więc tutaj są jakby różne, ja tylko nie pamiętam, gdzie to się klika. Żeby chodzi ci o dokumentację. Tak, różne są. Różne to po prawo musisz rozwinąć ten paseczek, taki jak właśnie. Bo tam masz, że tam jesteś, nie wiem, tam masz słońce dotyka horyzontu górną częścią, albo dolną, albo tam masz jakieś inne patenty. No to możesz faktycznie
tam sobie to ustawiać. Tutaj są, dokładnie, tak. Tu jest jakiś tam nautical desk i tak, tak dalej. Tak, no bo to są. Gdybyś jeszcze z tym pokombinować, gdybyś chciał faktycznie, jakby to wiesz, można powiedzieć, bo to wtedy ma rzeczywiście tam po prostu dodane jakieś tam godziny i tak dalej, wiesz, jakaś astronomiczna noc, bla, bla, bla i tak dalej, no nie? Bo to jest już tak właśnie, tak, dokładnie, to wtedy na przykład odnośnie. Słucham? To nie uwzględnia zachmurzenia. Tylko to nie uwzględni zachmurzenia, tak? Zachmurzenie możesz robić tym natężeniem światła, czyli luksem po prostu. Bo luksem przyjdzie chmura burzowa i nagle masz ciemno w mieszkaniu, nie? No wiem, mówisz, tylko że luksom już u mnie mam takie wrażenie, że akurat w pokoju, w którym to badam naświetlenie, jest od strony wschodu. I wieczorem nagle jest, wiecie, pół godziny przed no zachodem słońca. Jak masz wschód-zachód, to musisz mieć dwa luksusy. Musisz, znaczy wiesz, no idealnie by było, gdyby nie, każda no, roleta miała swój, nie? No nie mówcie nic, no naprawdę. No ja znalazłem już ten problem u mnie, co mówiłem, to on nie był do końca node-redowy, ale puszczę ja rozumiem, ale na czacie, co mi tam napisał. I doszedłem, że konfiguracja jest nieprawidłowa, tamten pluk customizę. Nie cytuję. Co ty tam masz? No właśnie zobaczyłem, że go nie mam. Ale jak go dopisuję, przy kontroli serwera pisze, że jest błąd. Nie mogę go tam inkludnąć. Jak macie w konfiguracji dodane to? Co ja właśnie sprawdzam? Bo dawno na to nie patrzyłem, ale powiem ci, że ja w ogóle nie mam już inkluda do tego. No ja też nie mam i może dlatego to nie działa. No ale u mnie nie wyświetla. A jak ty wywołałeś, że tak powiem, ten problem? W sensie ten błąd? Chciałem zmienić, chciałem podmienić sobie, nie pamiętam, okno zamknięte, czy czekaj, zaraz zobaczę, co zrobiłem. Jedną. No zaraz na testowym spróbuję. Dostosowanie, tylko tu kurde, jak na złość mam mało rzeczy, ale dobra, no coś spróbuję. Device class nie mogę, name'a mogę zmienić. Kopytko, zapisz. A, ja chyba nie udostępniam znowu ekranu, tak? Standardowo. Już udostępniam. Nie wiem, tu sobie dałem zapisz. No tu kurczę, nie wiem, tu weźmy, co mogę zmienić. Atrybut do nadpisania, nie wiem, na ikonę to może zbyt proste. State card. Kopytko. Zapisz. Nie wiem, wszystko zapisuję. No u mnie też zapisać zapisuję, tylko że po restarcie. Ale to ten błąd samo, kiedy masz? Po restarcie? Czy... Tak, bo w momencie, kiedy ja to wpisuję, to pięknie działa. A, no, czyli ale po restarcie dopiero masz. Ja myślałem, tak, że w trakcie zapisu masz ten Nie, nie. Po restarcie, jeżeli biorę tą samą łęcję, to wywala mi ten błąd. Dobra, to zaraz. Kamera podjazd, CAD, już sprawdzamy. Konfiguracja. Rozumiem, że robisz taki restart zwykły sobie tutaj. Tak jest. A w momencie, kiedy tego customiza chciałem dodać tam do konfiguracji includa, to podczas sprawdzenia konfiguracji no, wywala błąd. No bo poczekaj, no to prosto sprawdzić. Tak powinno być. On tak powinien robiłem. Być w tej sekcji Home Assistant. Zauważ tylko, że on jest wcięty względem Home Assistanta. No właśnie, a teraz tak, czemu ten jest wcięty, pozostałe nie? Bo ten jest inny, bo ten jest inny. To tak, tym się, ten nie do... On musi... Inaczej, kurde, bo się zakręciłem. On musi być w tej sekcji... A tamte tworzą sekcje, czyli są jak gdyby poziom wyżej od Customize. Nie wiem, czy zrozumiałeś. Tak, ja teraz spróbuję go z tym dwoma. Musisz go po pierwsze, include musi się znajdować w sekcji Home Assistant
i musi być wcięty względem home assistant. A tamte takie standardy, takie inne w tym sensor i tak dalej, one są jak gdyby na poziomie tego home assistant, bo na przykład sensor dajesz na równi z home assistant, nie wiem, tam media player dajesz tak, na równi z home assistant, tak? A ten customize jest jak gdyby podrzędny względem home assistanta. Powiedz mi, bo ja samego home assistant nie mam nigdzie. No bo jego musisz dopisać, bo on jest... Samego rzeczy obojętnie? Obojętne, to akurat nie ma znaczenia, chociaż ja akurat jego mam taki nawyk jeszcze ze starości, gdzie daję sobie go na początku. Nie? Jasne, dobra, zaraz. Jeżeli go w ogóle definiuję, bo obecnie to nawet go nie mam. Okay, ale poczekaj, tu mi się przerestartował, weźmy go sobie dostosowanie. Tu była ta kamera, o kurwa, wydawało mi się, że zapamiętałem, cut chyba. A, o, wygląda na to, że twój plik... Dokładnie. To musisz tą definicję, widzisz, i nawet nas tu odsyła, więc to musisz po prostu dodać i tyle. Dobra, dzięki. Przećwicz to nawet teraz, zrób no i zobaczymy, czy ten, czy będzie działać, nie? Dobra, coś dopisał. Bardziej mi chodziło o to, że jak na przykład siądę na fotelu, to NR włącza mi głośnik i chciałbym, żeby załączył mi wybraną stację. A, no to musisz odpalić ko... No to idźmy do Node-RED-a. We w ten deseń. No to musisz zrobić tak, że dajesz call service. Dajesz... Znaczy oczywiście tu masz jakiś ten proces w stylu siadam na fotel, tak? Ale koniec końców dajesz call service, media player, play media, no to podajesz tam jakieś głośniki, tak, na przykład. Czekajcie. Matko boska. Nie to. A i tak kliknąłem nie to. Tak? No i wcześniej robisz nod funkcyjny, gdzie musisz określić te wszystkie atrybuty, które się pojawiają przy odtwarzaniu. Czyli na przykład, cóż my musimy zrobić? No musimy coś odtworzyć, żeby zobaczyć. Poczekajcie, żeby nie było... Nie to. To chciałem. Media. Chociaż to nawet nie muszę tu robić przecież. Mogę zrobić tak już późno i dlatego. Ściszę. I teraz znajdźmy. No i to mamy, tak? I teraz trzeba call center wywołać, żeby właśnie uzupełnić te atrybuty, z czego no istotny jest media content ID, media volume level, jakbyś chciał od razu z jakąś ustaloną głośnością. Resztę możesz, że tak powiem, zignorować. Te dwa są najważniejsze, więc wywołujesz po prostu call service z uzupełnieniem tych danych i wtedy odtwarzasz rzecz, która cię interesuje, tak? Tylko tutaj uwaga jest taka, tu wywołujesz prosto, bo wywołujesz konkretną ścieżkę do MP3, która jest bez problemów odtwarzalna. Jeżeli będziesz chciał odtworzyć Spotify'a, no to mówię, no może być problem na poziomie samej integracji ze Spotify'em. Musisz zobaczyć, jaki masz media content ID w trakcie odtwarzania i spróbować wywołać ten sam content ID i zobaczyć, czy to ci zadziała, tak? I w ten sposób możesz zrobić i robisz wtedy odtworzenie w Node-RED-zie. Niczym się to nie będzie różniło, jak to, co że nacisnąłeś tutaj guzik, tak?
I to jest właśnie dokładnie dokładnie ten call service, tak? No i tylko teraz musisz, żebym za dużo nie myślał i się nie pomylił, to sobie nie to chciałem. Nie to. Ja na czacie umieściłem, tak jak wygląda na przykład media content ID ze Spotify'a, więc tutaj w ogóle nie dziwię się, że to chyba nie działa, bo tu jest Spotify.episode i jakieś cyferki. Znaczy wiesz, to może być jakiś ID zrozumiały dla Spotify'a, bo to może być na przykład ID twojej playlisty albo coś takiego. Pytanie, czy to jest stały ID, czy to jest jakiś generowany na czas odtwarzania, nie? No jak jeszcze raz się go jakby wklei, tak jak przy tym procesie z kukułką i powracaniem, no to niestety jak jeszcze raz... To nie odtwarza, tak? No nie, to... No to, to może tam... być ten problem, nie? Chyba, ja wam powiem, jak zintegruję się z tym Google Music, to wam zrobię informację o tym, czy to mi się udało, tak czy nie. Natomiast poczekajcie, bo kurde... Szukam u siebie kukułki, jest. No i na przykład co tu mamy, tak? Ctrl C już, sorry za takie kopiuj, wklej, ale już o tej godzinie wolę nad wszystkim aż tak nie myśleć, żeby się nie maznąć. No, no i masz, tak? I teraz jeżeli... No i jeżeli bym teraz zrobił coś takiego, że tu wdaję inject, tak, no to odtworzę sobie ten dźwięk u siebie. Tu może, tu pewnie będzie błąd, bo tu jakieś zmiany. O Jezu, nie zatwierdziłem tego. Tu muszę jakiś, tu jest. Plus godzina, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jaką ja tam mam wave'a 1, będzie taki wave. Zaraz zobaczymy. No, odtworzył. Kukułkę, tak? No i w ten sposób odtwarzasz i w ten sposób możesz sobie uruchamiać w procesie jakieś odtwarzanie w stylu usiąść na fotelu i coś odtworzyć. No. Nie, to już takie pytaniowe po prostu. To, co teraz widzicie, to jest pewien kod tam pewnej takiej osoby właśnie z grupy facebookowej. To jest pobieranie tam z CSV, które generuje sobie taka aplikacja Fuelio, pewnie znacie, jak jeździcie samochodem na gaz czy tam coś, no to może takie statystyki, nie? I mam pytanie teraz takie, bo po prostu napisał to w NoWebRadzie, ja sobie to tam zaimportowałem, przerobiłem tam pod swoje konto i w ogóle. A w tym momencie wiem, że ktoś inny jakby to przerobił, ten od Giosiu, co zrobił integrację na haksie, czy tam potem wprowadził do Home Assistanta, on to przerobił na gotową integrację. Czy jest sens przechodzić jakby z takiego mojego flow w Node-Redzie na integrację, czy w ogóle sobie dać z tym spokój i niech se będzie w Node-Redzie, jak działa, to działa i... Znaczy, ja ci powiem tak, a co ci przeszkadza, że jest w Node-Redzie, albo a co ci da innego, gdy będzie jako integracja? No dlatego właśnie takie pytanie mi powstało. Przy założeniu, że to działa. No przy założeniu, że to działa. Nie? Słuchajcie, działać działa. No pobiera koszt paliwa, paliwo, takie cenę średnią, wszystko. Słuchaj, znaczy tu można bardziej się zastanawiać na zasadzie takiej, wiesz, tu jakaś CSV-ka i tak dalej. No nie jest to, nie jest nazwijmy to, od strony takiej XXI wieku i programistycznej, to nie jest to może koszerne, tak jak być powinno, bo to w dzisiejszych czasach powinno się robić to bezpośrednio. No wiem, ale to nie jest tak, że to jest złe. Jeżeli działa, to działa. Natomiast... No bo powiem tak, no Fuelio zwraca jakby jako kopię zapasową, robi sobie tam na Google Drive, mhm, czy tam na Dropboxie, on sobie robi excelowski plik. No rozumiem.
i tam jest wszystko. No ponieważ nie ma żadnej możliwości podpięcia się bezpośrednio, no to się korzysta z tego. I słuchaj, no i to jest okej. Okay. Pytanie, czy różnicę zrobi, gdy będzie to w Home Assistancie względem w Node-RED-zie? Nie będę. Nie ma to znaczenia, nie? Bo tak naprawdę efekt jest ten sam, nie? Koniec końców. Więc ja bym jakoś specjalnie do tego wagi nie przywiązywał. No. Jakby ktoś chciał takie fuelio właśnie, to mogę udostępnić. I tak samo facet zrobił pobieranie pylenia. Co tam pyli, czy brzoza, czy takie inne rzeczy. Tam na podstawie strony takiej regionu, tam jest API całe i po prostu też do ENCI wyrzuca, czy brzoza, czy tam leszczyna i tam wiecie, wysokie, niskie. Jak ktoś tam jest alergikiem, to może się komuś przydać, nie? To tam w miarę proste, a działa, bo zauważyłem, że fajnie działa. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie? No, więc to było moje ostatnie pytanie, już więcej nie mam. Przygotuję się na następne. Dobra, udało się znaleźć. 2013 rok. Node-RED. Node-RED. No to... 8, 9, no. A to ceny... właśnie, może u nich na stronach pewnie znalazłeś, nie? Wiesz co, tak gdzieś grzebałem, że sam nie wiem skąd wziąłem tą datę, ale tak najbardziej mi pasuje. Czekaj, ja w About u nich na stronie, co się? History. Node-RED started life in early 2013 as a side project by Nick O'Leary and Dave Conway Jones of IBM's. Więc no 2013, no to już trochę jest, no za niedługo będzie dziesięciolecie. No. To co robimy na dziesięciolecie? No nie wiem, mam nadzieję, że uda się gdzieś pojechać. Słuchajcie, ja tutaj już taki pomysł mówiłem, niektórzy słyszeli, ci co właśnie część zaglądają na różne szkolenia po więcej niż raz, że ja to mam tu w planach zrobić jakiś taki zlot, tylko niech się te kurde pandemie pokończą. Ale będzie czekaj, trzeba normalnie jakiś gdzieś się dogadać. I co serwer mam wziąć ze sobą? Jeszcze ale raz. Zakaz zabierania telefonów, komputerów i wszystkiego takiego. No ale już myślałem, że serwer z kablem LAN mam ciągnąć. Nie, no to wiesz, dostęp do Home Assistanta możesz mieć i zdalny, więc wiesz, to nie ma... trzeba nic targać, nie? Ale ten, ale by trzeba było właśnie jakieś takie, wiecie, no, spotkanie weekendowe przy piwie zrobić, no. I wtedy pogadać o wyższości integracji w Node-RED-zie nad wyższością integracji w Home Assistancie. Dobra, panowie, czy jeszcze mamy jakieś pytania, czy kończymy? No, bo ja na dzisiaj grzebać? Już nic. To słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam spokojnej nocy. No i tak jak mówię, no do usłyszenia, zobaczenia na następnym szkoleniu. Póki będą chętni, na pewno szkolenia będą. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.